Dzień dobry moi drodzy, słowem wstępu tylko to co tutaj zobaczycie jest to zapis ze streama. Ostatnio na streamie odbył się turniej w Kozakach 3, dokładnie finał i właśnie to możecie dzisiaj zobaczyć. Staram się już tutaj nie przerzucać zapisów ze streamów, bo na Twitchu możecie oglądać zapisy ze streamów, tak? Streamuję na Twitchu, jakby ktoś jeszcze nie wiedział. I więc no, uznałem, że tu ten finał był na tyle ciekawy, że warto go przerzucić i żeby jak najwięcej osób to zobaczyło. Aczkolwiek pamiętajcie, jak chcecie zobaczyć jakiś zapis ze streama, to na Twitchu jest ich pełno. Na przykład twierdza na wyzwaniu samymi łucznikami, albo moje poczynania w Elden Ringu, albo 100 tysięcy innych ciekawych rzeczy, które staram się zapisywać tam na Twitchu, żeby były jako filmy, które nigdy nie znikną. W każdym razie, miłego oglądania finału turnieju w Kozakach 3 był organizowany na moim Discordzie. Pamiętajcie, jak chcecie wziąć udział w jakichś turniejach, które są właśnie na moim Discordzie organizowane, to zgadliście, wystarczy, że wbijecie na mojego Discorda i się zgłosicie do danego turnieju. To naprawdę nie boli, bo później znowu przyjdzie jakiś byczek i będzie gadał, że on by lepiej zagrał. No to było byczku się zapisać do tego turnieju, to naprawdę nie boli. W każdym razie moim zdaniem ten finał był naprawdę udany, było dużo emocji, wszystkim się podobało i mam nadzieję, że wam oglądającym tę powtórkę jak najbardziej też się to spodoba, tylko daję znać, że troszkę tam pociąłem, po prostu wiecie, przerwy między meczami wyciąłem, więc, ale już same pojedynki są w całości, nic tam nie było już w samych walkach wycinane. Dobra, miłego oglądania. Dzień dobry, witam serdecznie na potężnym finale turnieju w Kozakach 3, który był organizowany na moim Discordzie, jakby ktoś nie wiedział, jakimś cudem. Pomijając reklamę pyszne.pl, to tak się prezentowała drabinka turniejowa. Dość dużo osób wziął udział w turnieju. Tu chyba było napisane 39 graczy wziął udział w turnieju ostatecznie, jeśli to jest dobrze pokazane. I nawet szybko, nie wiem, w niecały miesiąc chyba udało się ogarnąć ten turniej, żeby właśnie dzisiaj był finał. Dobra, ja idę do panów na Discorda, chociaż z czego co wiem, to Slavender nie może gadać, bo mi mikrofon nie działa. Będę hamem przerzucę tu Mada. Został pan przerzucony. Dzień dobry. O, dobra. Chociaż jeden ma mikrofon, tyle dobrego. Okej, okay, panie Slavender, panie Mat, hasło wam podałem na wiadomości prywatnej na Discordzie. A, już jesteście, dobra. Jesteśmy na serwerze. Dobra, sorry, bo na podglądzie OBS-a nie pokazuje jakby na żywo, co się dzieje, jak zminimalizuje grę. Okej, okay, no to jak jesteście, to miło i przyjemnie. To na czacie, dobra, bo Slavender nie ma mikrofonu, to już na czacie w grze pisz, Slavender, jaką frakcję sobie wybierasz na start. Wenecja. Dobra, to panowie lecą z Wenecją na start w takim razie. No to cóż, życzę panom powodzenia. Mam nadzieję, że będzie ciekawie. Wenecja na początek. Slavender wybierał jako pierwszy frakcję, czyli w kolejnym meczu pan Matt, czy też Madeo, będzie wybierał kolejną frakcję. Tak jak mówię, 15 minut czasu pokoju, tak wyglądają opcje, jakby ktoś chciał sobie zobaczyć. Tylko artyleria, jeśli chodzi o przejmowanie. Można robić centrum dyplomatyczne, bez limitu jednostek. Drogie działa i tyle. Tu mamy niskie góry w normie, czyli po tysiaku surowców na start. Pytanie teraz, jak długo panowie się ładują do gry? Zaraz zobaczymy, kto jest większym prosem. Pamiętajcie, im ktoś dłużej ładuje się do gry, to znaczy, że jest jeszcze większym prosem. Tak to prawda, ale tak jest naprawdę. We wszystkich grach, jakie grałem, to zawsze ten, który się najdłużej ładuje, najlepiej gra. Nie wiem, o czym to świadczy, poza tym, że to znaczy, że jest dobrym graczem, ale no... Dobrzy gracze mają słabe komputery i dlatego grają w jedną grę. Czy coś w tym stylu. Czy byłby kiedyś turniej ze StarCrafta 2? Z tego, co się orientuję, to następny turniej, jutro, ma być na naszym Discordzie, ma być właśnie w StarCrafcie 2, aczkolwiek to nie jest jakiś super oficjalny, w sensie ja go nie będę streamował, ale będzie. Nie, dopóki się nie skończy turniej ze StarCrafta 2, to nie ruszymy z żadnym innym, więc... Na Discordzie jak najbardziej można sobie wziąć udział w turnieju ze StarCrafta 2. Wystartowali! Kto by się spodziewał, że oniż wystartują? Więc ogólnie najciekawsza rzecz. Patrzcie, widzicie, kozaczki są kozaczki. Klikam Ctrl... O nie, teraz czekajcie, muszę przełączyć. Klikam Ctrl F i nie ma kozaczków. I są kozaczki i śmiesznie jest. No ale dobra. W każdym razie, teraz widzimy, co tam się dzieje u naszego pana Slavendera, czyli u góry jest Slavender, na dole mamy pana Mada, obaj grają tą samą frakcją, czyli Wenecją, Slavender wybrał Wenecję, w następnym meczu to Mad będzie wybierał. Sir Wilk, witamy bardzo serdecznie, dziękujemy za zaobserwowanie. Oczywiście gramy na 15 minut czasu pokoju, przy prędkości bardzo szybko, to jest 1 razy 1,4, jeśli dobrze rozumiem te opcje kozaczkowe. Tak na dobrą sprawę.
Dzień dobry, futrzany Johnny. Witamy bardzo serdecznie. Witamy cieniu, witamy twój stary pijany. Elo, elo, byczusie. Dobra. Więc... Czy ja, aby ci służyć? O, Maku Max prezentował Subika. Dziękuję bardzo, Maku Maku. Więc na razie to jest tak. Mamy pana Mada, który już zrobił sobie ryneczek. Us Lavendera też mamy ryneczek. Czy to jest jakaś taktyka na budowanie ryneczków blisko, kurde, kamienia? Czy to jest po prostu kwestia tego, że jest jakaś kolejka posyłania chłopów, tu posyłasz, żeby jak najbliżej szybko wszystko robili, tak na dobrą sprawę. Slavender już idzie w drugi ratusz, chciałem zauważyć. Już ma drugi ratusz postawiony, a tutaj mamy tylko jeden umada. No, na numloku możesz sprawdzać, co się dzieje w budynkach? Tak, tak. 2 i 3 to są od graczy, to ja zdaję sobie sprawę, a Ctrl F jest od mgły wojny. Ogarniam takie rzeczy na spokojnie. Ogarniam. Więc cóż, no wygląda na... O, dopiero teraz Matt zaczyna budować drugi ratusz. To będzie bardzo ciekawie. Mr. Cactus, witamy serdecznie. Zobaczymy, jak oni to wykombinują. Już ten Slavender zaczyna latać sobie szukać. Możemy zobaczyć, co on widzi. Na razie on tyle widzi. Zaczyna odkrywać mapę. Tutaj chłop niesie deski, ten chłop jedzie staczką z kamieniem. Powoli sobie odkrywają. Dobra. Siemanko Kamil, czekaj, witamy serdecznie. No. Tutaj co będziemy mieli budowane? Tutaj jest budowana kuźnia dopiero, a właściwie nie zauważyłem. Nie, tu jeszcze brak. Tu jeszcze kuźni brak niestety. Więc zobaczymy, jak oni to chcą rozwiązać. Ale no, Slavender pierwszy zbudował drugi ratusz. Ale Matt już leci w koszary. U pana Slavendera dalej idziemy w budowanie kopalni, tak na dobrą sprawę. Czy wiem, że będzie DLC Dodge Vampire 3? Tak, tak, słyszałem. Jak najbardziej już słyszałem o tym, że ma wyjść 26 maja DLC do Age of Empires 3, które wprowadza dwie frakcje i plus tam jeszcze jakieś pomniejsze rzeczy, nawet trochę powiązane być może z Polską, jeśli dobrze rozumiem. U Mada mamy już koszary. Slavender, co tam w ogóle jest? A, tam kopalnia siedzi na samym końcu w rogu. Dobrze wiedzieć. Michała 666, witam bardzo serdecznie. Team Magiczna Kredka. No niestety Magiczna Kredka tutaj nam nie gra, żeby robić teamy. 3 złote. Dziękujemy, Biały Wilk, za 3 złote. Rozpoczęło się stawianie. Dobrze wiedzieć. Panowie też idą na kopalnię? Okej. No Matt zaczął już produkować pikinierów. Oczywiście czas pokoju jeszcze jest prawie 10 minut. No trochę ponad 9 minut. Tak to może określmy bardziej. Więc zobaczymy. No tutaj lecą pikinierzy. Na razie bez upgrade'ów. Będzie dom Jagiellonów. Tak, widziałem właśnie, że takie coś ma być w Age of Empires 3. A u pana Slavendera, no cóż, pan Slavender dalej sobie chodzi i szuka kopalni. Dopiero teraz zaczął budowę kuźni, ale dość dużo chłopków tam posłał, żeby jak najszybciej to zrobić. Są dwa buildy na start, albo stawiasz szybciej dwa razy ratusz, albo szybciej masz golda i to tyle. Okej. U Mada już lecimy, widzę, w akademię. A tutaj stajnia będzie stawiana, jakkolwiek by to nie brzmiało. Mam, oho, pikinierzy już będą podchodzili pod granicę. Czyli będzie raszyk. Chociaż dobra, Slavender już zaczął też produkować pikinierów. Więc coś tam zdąży stworzyć, zanim ten czas pokoju się skończy, tak na dobrą sprawę. Slavender gra późno wojsko. No właśnie, ale od razu stawia drugie koszary. Bo Matt na razie ma jedne koszary tylko, ale zrobił sobie stajnię. Tu już mamy dwa razy koszary. Jak na razie drugie jeszcze nic nie produkują. Slavender nie ogarnął, że postawił drugie koszary, czy z jakiegoś powodu nie ma zamiaru jeszcze w nich nic robić. Jedzenia ma. No tu jest, umada jest gorzej z jedzeniem. Dobra, zaczyna się rozstawianie. A jeżeli chcecie wziąć udział w ankiecie, kto wygra pierwszy pojedynek, no to ja serdecznie zachęcam do głosowania. Właśnie się pojawiła na czacie ta ankietka. Tak, macie na czacie, możecie korzystać. Jaszczum Zabójca, witamy serdecznie, dziękuję za zaobserwowanie. No Matt, to nie wiem jak to, bo to było tak, w Kozakach jest tak, że jak w czasie pokoju się przejdzie na... To są na hita. Na inny teren, to wtedy chyba, znaczy ogólnie jednostki są po prostu na hita, niezależnie od terenu, jak się nie mylę, w czasie pokoju. Czy to było zależne od samego czasu pokoju. Ciekawe, co Matt kombinuje. Na razie... O! Dobra, robimy rajtarów.
Robimy normalnie rajterów. Okej. Okay. Są bębenki. Dobosze przybyły. I jest akademia budowana u Slavendera. 6 minut im zostało czasu pokoju. Ja jej nie widzę. Ankiety, no jest u góry na czacie. A na czym ty jesteś? Na komputerze, na telefonie? No to może od tego być zależne. Dzień dobry, dziękujemy za zaobserwowanie. Centrum dyplomatyczne, a właśnie. Tu my nie mamy centrum. Okej. Okay. Teraz już Slavender widzi surowce. Matt jeszcze sobie tego nie odkrył, geologii. Christy, dziękujemy za zaobserwowanie. Witamy bardzo serdecznie. Oho, idziemy w jedzonko, jeśli chodzi o ulepszenia u Slavender. Kozacy się pojawili. Mm-hmm. No dobra. To może być ciekawie. W tym momencie 5 minut nam zostało. Kozacy już sobie lecą w tamtym kierunku. Ja oglądam przez telefon i zagłosowałem. No to widać. Ja na kompie widzę Murasaki na telefonie. To widać ankietę. Co to ma być? Jak widać, to widać. No to co moi... O, łucznicy wychodzą. Dobra, moi drodzy. Na kogo stawiacie? Po co Siczek nie ma przejmowania? To w gospodarkę zawsze mogą wjechać, nie? Tak mi się zdaje. Albo dla samej idei szybkiego odkrycia mapy. No bo on w tym momencie on nie wie, tak, gdzie jest wróg, więc on sobie go szuka. Lecie zablokować Madowi możliwość wybudowania kopalni złota na neutralnym terenie. Sprytne. No, ma to sens. No właśnie, ma to sens. Ostatniej sekundzie ankiety wydać wszystkie Little Coiny. No możesz, możesz. Okej, okay. Oho. Znalazł. Slavender już wie. Slavender wszystko wie. Slavender wie, gdzie jest jego przeciwnik. No dobrze. Pytanie brzmi, ile tam zostało? 3 minuty czasu pokoju. Ja mam wysyła chłopków tutaj. On będzie sobie szedł na tę kopalnię w tym momencie. Siemano Lejwmiko, witam bardzo serdecznie. Czyli sytuacja jest dosyć ciekawa. Matt ma praktycznie samych pikinierów. Zrobił troszeczkę rajtarów. Dorzucił tutaj doboszcz. Tam ma doboszczy i tego dowódcę, oficera. Zwał jak zwał. Jeśli chodzi o... No poszedł w jedzenie, jeśli chodzi o upgrade'y. Kamienia nie ma, geologii nie ma. Leko, dziękujemy za zaobserwowanie. Bardzo serdecznie dziękujemy. Husarz, witamy serdecznie. Dzięki za zaobserwowanie. Natomiast tutaj co mamy ciekawego? W sumie Slavender jeszcze nie odblokował drugiego. Uprawa nowych odmian żyta, tego sobie jeszcze nie wziął. Ale zaczął sobie najmować jeszcze dragonów. A co dają dobosze i oficerowie? No wtedy możecie ustawiać sobie jednostki w te takie formacje ładniejsze. Więc się te, jak się wbiją we wroga, to w teorii powinni lepiej sobie radzić, nie? Bo tak, jak oni pójdą sobie, to będą stali w jakichś tam odstępach, więc też trudniej się nimi zarządza ostatecznie. No i dobosz tak, dobosz ma dużą widoczność, to też prawda. Bo zawsze mi pisali tam pod filmami z kozaków, czemu ty doboszami nie skautujesz mapy? Mi. Dobra, niecałe 2 minuty zostały. No to ja jestem zaskoczony, jak gra Slavender, w sensie pozytywnie. Naciupał armii, zostało 1,5 minuty. Domki sobie stawia, bo oczywiście limity, ale mamy, nie mamy limitu jednostek, więc też trzeba wziąć pod uwagę. Mateksa, dziękujemy za obserwowanie. Czy od dawna streamujesz na Twitchu? Na Twitchu od kiedy streamuję? Od 9 miesięcy, mój drogi przyjacielu, już streamuję. Tu są drugie koszary. Tu jest budowane... O, centrum dyplomatyczne Umada jest dopiero teraz zbudowane. Na niecałą minutę przed końcem czasu pokoju. Slavender ma wygrać? No byłoby ciekawie. Uebwe, dziękujemy za zaobserwowanie. Witamy bardzo serdecznie. 38 sekund. Slavender już rusza w kierunku swojego przeciwnika, bo wie, gdzie on jest. Ma świadomość, jak to się prezentuje. Slavender bez większych błędów. Zobaczymy, jak to będzie w czasie walki. Im dalej w las, tym gorzej. 14, 13. Liczymy głośno. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No, może będziemy mieli tutaj naprawdę wielkie emocje. Ja bym chciał. Siemanko, Kamil. Witam bardzo serdecznie. Ciekawie się zapowiada. No, zobaczymy, co Matt tutaj kombinuje.
Tutaj skład artylerii stawia. I nie ma już czasu pokoju. Slavender leci do przodu. Moi drodzy, jak myślicie? Co tu się wydarzy? Czy Slavender wygra? Matt się wycofuje. Widzi, co idzie na niego. No i zaczęło się strzelanie w plecki pikinierom. Matt zapomniał o centrum? Nie, Matt zaczął grenadierów robić, jeśli dobrze pamiętam. To są grenadierzy. Od razu z centrum dyplomatycznego wyleciał z nimi. Tutaj ma trochę panów z tarczami i mieczami. Wlatuje tutaj w gospodarkę, powystrzela. Ten zgrupował swoją armię, można powiedzieć. Slavender dragonami idzie od tej strony. Będzie wlatywał od flanki. No tutaj cała armia jeszcze ciśnie, tylko że to są panowie śmieszni z mieczami. I tutaj też mamy grenadier. No tutaj wlatuje. Matt musi uciekać chłopami, żeby ich nie potracić. Wycofuje się jeszcze bardziej. Slavender tam jakieś nie... Ale tutaj grenadierzy są. I tam zaraz będzie dupa. I tutaj niestety zaczynają się wbijać w Slavendera. Oj... Żeby Slavender tutaj nie popełnił jakiegoś straszliwego błędu. Frost, dziękuję za obserwowanie. Witamy serdecznie. No tutaj lecą wszyscy za grenadieriami. Boże, nie. Grenadieriami. Czy tak się to odmienia? To jest dobre pytanie. Czy pokażesz łupy w koszarach jednego i drugiego? Łupy w koszarach? W sensie? Chodzi o surowce? Czekaj. Teraz tutaj mamy bitkę tutaj na środku. I tutaj, no, niestety, Slavender to ugrał. I to zdecydowanie. Upy. Ulepszenia. A, ulepszenia. Na szarym to ja nie widzę, ile tam mamy. Dobrze. 6-6. U Mada to było chyba 6-6. No i Slavender wygrał pierwszy mecz w takim wypadku. To mogę tylko jeszcze na szybko zobaczyć. Tutaj zostało mu trzeci poziom pikinierów. No ulepszeń. Tutaj nie zobaczymy oczywiście. Takie były ulepszenia. Jeszcze możemy tak zobaczyć na dobrą sprawę. Jak my tutaj... No Matt miał zdecydowanie więcej. Punktacji też tak naprawdę cały czas był lepszy Slavender. No i moi drodzy, okazuje się, że Slavender wygrał pierwszy mecz i to ładnie mu nawet poszło. Okej. Brawa dla tego pana. Brawa dla tego pana. Naprawdę. Jesteśmy tu sami, ale ładnie mu poszło, naprawdę zrobił bardzo dużo, wiecie, różnorodnych jednostek. Matt poszedł tylko i wyłącznie w pikinierów i tych rajtarów zaczął robić. I dopiero później, praktycznie jak czas pokoju się skończył, postawił centrum dyplomatyczne i zaczął robić grenadierów. Więc mamy 1-0 dla Slavendera. Nawet nie zdążyłem zasnąć. Tul, spokojnie. W tym momencie wiemy na pewno, że będzie wynik, znaczy dobra. Będzie wynik albo 3-0, albo 3-1, albo 3-2, no, jeszcze nic nie wiemy, ale wiele osób mówiło, że Matt na stówę to wygra, no to 3-0 już na pewno dla Mada nie będzie. No to już wiemy na pewno, że 3-0 dla Mada nie będzie. Już tak nie mów nieładnie, Slavender jak widać pierwszy wygrał, więc ma szansę tutaj wygrać. Ja mówię to, co ludzie mówili. Ja bardzo wierzę, ja lubię jak zawsze jest duża rywalizacja. Ja bym chciał, żeby było 3-2 dla kogoś, nieważne dla kogo. 3-2 byłoby cudowne, uważam. Arekus, witamy serdecznie. Dobra, więc sobie stąd wychodzimy w takim razie. To ja zmienię. Slavender wygrał pierwszy mecz. Algieria będzie. No to będzie raszowanko takie porządne, coś czuję. Algieria, zasady dalej takie same, czyli 15 minut czasu pokoju, 1000 złota, znaczy no złota surowców na start. Lecimy w takim razie. Algieria kontra Algieria. Dobra, jesteśmy. Gramy! Rzucił się Slavender, żeby zbudować jak najszybciej ratusz i oczywiście młyn. Tymczasem pan Matt niespodziewanie robi to samo. Kto by się spodziewał, że lecą najpierw w ratusz, a potem od razu w młyn. Jutro będą pewnie ruszały zapisy do kolejnego turnieju w StarCraftie. Tak, jutro StarCraft 2, aczkolwiek StarCraft 2 nie będzie przeze mnie streamowany, ale będzie turniej organizowany na Discordzie jak najbardziej. Więc można się zapisać, jak chcecie po prostu wziąć udział w turnieju. No dobra. Tutaj od razu 7 chłopów leci. Tutaj nieskończona ilość chłopów. Zobaczymy, czy ci starczy hajsu na takie rzeczy, jak nieskończona ilość chłopów. Tak na dobrą sprawę. Siedzimy sobie trochę u Mada może tym razem. No tu już mamy bazar u Slavendera.
Umada w ogóle... No, ktoś mi wytłumaczy, czemu tu powstał magazyn jeszcze z tej strony? Czy jest to jakaś prosowska taktyka, której nie rozumiem? Ja wiem, żniwiarzu. Znaczy to na pod altem albo pod numeryczną klawiaturą 2-3. To ja wiem akurat. Na spokojnie. No, posiedzimy teraz tu. Drugi ratusz już jest zbudowany. Znowu Slavender szybciej leci w drugi ratusz. Czyli Matt tak trochę w późniejszym czasie woli budować ten ratusz. Kuźnia jest budowana. A czyli ten poszedł bardziej w ratuszki. Ma już jedzenie, więc może sobie spokojnie walić więcej ludzi. Teraz będzie szukanie surowców i stawianie kopalni. Ten magazyn jest kluczowy. On coś zmieni. To już mamy trzy magazyny w tym momencie. Punktacyjnie to Slavender w tym momencie trochę lepiej stoi. Zostało 12 minut czasu pokoju. Jestem ciekaw, czy Slavender ma pełną świadomość tego, co powinien robić jako Algieria, ale no nie będę mu tutaj umniejszał. Natomiast Umada, już są budowane koszary. Okej, mamy koszary zbudowane, drugi ratusz też powstał. Tu lecimy na nieskończoność, tu w ogóle jeszcze nie robimy. Tu mamy już nieskończoność chłopów dwa razy. Wszystkie możliwe kopalnie są ładowane. Jeszcze koszar nie uświadczymy tutaj w tym momencie. Pyk. Teraz tu. Koszary stoją, ale to tyle. Na dobrą sprawę. Mamy oczywiście kuźnię. A właśnie, bo w sumie Slavender jeszcze kuźni nie postawił. On tak zawsze dwa ratusze. Później zabawa z kopalniami. Wtedy dopiero zacznie stawiać wszystko tak gdzieś. Ostatnie koło, ja wiem, 10 minuty zaczął stawiać. Jakby 10 minut do końca czasu pokoju zaczął stawiać koszary chyba na 9 minuta. Czy Simon dalej szefuje Firefly? Tak. Nie za bardzo wiem, do czego to teraz nie będę szukał, ale do no tego, tak. Czemu najnowsze twierdze nie wyglądają graficznie jak Kozasy 3. A, trzeba Simona pytać. To już trzeba Simona pytać z Firefly. Dobra, akademia tutaj jest zbudowana. U Slavendera powstaje w końcu kuźnia. Ile tutaj ogarnął? 3 kopalnie złota. Ma 2 kopalnie żelaza. Tu już, a tutaj 4. kopalnia złota sobie poszła. Tyle wiemy na razie. Akademia stoi. Nie opada. O! Zniszczył magazyn. Okej. Magazyn ten powstał tylko po to, żeby zostać zniszczonym ostatecznie. Znaczy Slavender jak na razie ma więcej kopalni, bo Matt dopiero ogarnie sobie drugą kopalnię złota. Magiczną opcję ma tylko Lutel. O jakiej magicznej opcji mówimy, Vito? Czy mamy się bać? Dobra. Slavender zaczyna rekrutować pikinierów. Tutaj jeszcze nic nie mamy, jeśli chodzi o jednostki. Kolejna kopalnia będzie stawiana. Zostało im 9 minut czasu pokoju. Czyżby została ulepszona? No to lecimy. Tutaj już ulepszenia kopalni wlatują. Dobrze wiedzieć. Ulepszeń na razie żadnych nie mamy. Akademii też jeszcze tutaj nie mamy. Na dole jak tam sytuacja? Idziemy w jedzonko już z badaniami. Tu jeszcze się nic nie robi. Tu już mamy nieskończoność słupów z dwóch stron. Stajnia jest znowu budowana. Czyli mniej więcej bym powiedział, że panowie robią podobne rzeczy, niezależnie od frakcji. W bardzo podobny sposób. Drugie koszary są budowane u Slavendera. Czy on tutaj... To nic nie wiemy. Dzień dobry, cokolwiek. Pamiętajcie, że teraz jeszcze ankieta jest na czacie dotycząca tego, kogo obstawiacie, kto wygra, czy Slavender, czy Matt. Tutaj ku zaskoczeniu publiczności Lutela. Pierwszy wygrał Slavender, ale tym razem to rozumiem, że Mada jest, Matt wybierał frakcję, tak? Tak, to już Matt wybierał frakcję. I to jest coś, w czym on się czuje. Mamelucy są tworzeni na dole. Borysław, witamy bardzo serdecznie. No tutaj mamy jak na razie bez upgrade'ów koszary robią pikinierów. O, akademia w końcu jest stawiana. Zostało 7 minut czasu pokoju. Dzień dobry, wasza wysoka. Nie mam suba na YouTubie? Ja nie mogę. Adam Cebulak, dziękuję za zaobserwowanie. Witam bardzo serdecznie. Matt sobie odkrył już wszystkie złoża. Okej. A jak tam z widocznością?
Na razie tyle, jeśli chodzi o widoczność. Slavender zaczyna skautować. Tutaj sobie przejęły jeszcze kopalnię. Coyote, witamy bardzo serdecznie. Dziękuję za zaobserwowanie. Cyk, myk, dobra. Młyn. Drugi młyn będzie leciał. Domki postawione. Na razie limicik 275. Oczywiście ogólnie grają bez limitu jednostek, więc tutaj może wszystko się wydarzyć. Centrum dyplomatyczne już powstało u Slavendera. U Mada jeszcze go nie mamy w ogóle. Koszary buduje drugie. I tym mamelukiem będzie skautował? Nie, przesuwa ich tutaj. Wlatują do Bosze. Do dużej ilości. Bardzo fajna muzyka w tych kozakach. Ta nie, muzyka jest bardzo przyjemna w kozakach. To nie powiem, że nie. Tutaj też mamy kozaków, tak a propos, u Slavendera, czyli pikinierzy plus kozacy. Okej, znowu robi łuczników stąd. Tu już się kończą zapasy. Slavender ma już prawie 20 tysięcy jedzenia. Umada jest tego o wiele mniej. Zostało nam niecałe 5 minut czasu pokoju. Zaczyna się odkrywanie mapy doboszami. Slavender leci gdzieś tam szukać jeszcze kopalni złota, czy nie tylko. To są Lutel Coiny. To są takie punkty kanału. Zbierasz je za oglądanie streama. Możesz je wydawać na różne głupotki tutaj na streamie. Jak w nie klikniesz, tam to będzie opisane, ile potrzeba, żeby je wydać. Na przykład, co tam jest? 400 tysięcy Lutel Coinów, możesz wybrać grę na streama. Dobra, w każdym razie 4 minuty nam zostały. Jak tutaj sytuacja? No na razie Matt widzi tyle. O, dobra. Raczej się widzieli przez sekundę. Slavender kozaków sobie tutaj ustawił. Czyli raczej spodziewał się, że tam znajdzie Mada. A tu plot twist jest dokładnie takie same ustawienie jak w poprzednim meczu, tak na dobrą sprawę. Dużo, 400 tysięcy, ja mam 5, no bo to jest nagroda dla tych, którzy rzeczywiście na tym streamie przychodzą regularnie i je oglądają w całości. Dobra, w każdym razie mamy ludzi zebrani, ale tak bym powiedział, tutaj jest zrobione ulepszenie na łuczników. Okej. Byczki dalej na Slavendera głosują. Nawet, no w sumie teraz już tym bardziej, nie? Ale ja wierzę też, że Matt jest w stanie tutaj pokazać swoją prawdziwą siłę. I zaraz żarcie skończy. Czy oj, znowu Dragonet. Slavender niezależnie od frakcji gra tak samo, okej. Okay. Okej, okay, warto zanotować. Pyk. Tutaj mamy panów z tarczami i mieczami. To pytanie brzmi, dlaczego? Jest, zostało 2 minuty czasu pokoju. Aberan, dziękuję za zaobserwowanie, witamy bardzo serdecznie. Pytanie brzmi, czemu my tu mamy ulepszenie do łuczników, jeśli ja nie widzę łuczników? Co to za jakaś taktyka, której nie rozumiem? Czy oni wlecą w ostatniej sekundzie, jak czas pokoju się skończy nagle? Zacznie się spam łuczników. Czy to ma sens? Hej, Aberan, witamy bardzo serdecznie. Albo na VIP-a też można zbierać, o na przykład, jak najbardziej. Dragonów, tu mamy określoną ilość u pana Slavendera, nieskończona ilość łuczników. Do ilu rund jest grany finał? Do 3 zwycięstw. Czyli jakby Slavender miał 2 kolejne wygrać, to byłby koniec, bo byłoby 3-0 dla niego. Nie, ankieta to nie jest obstawianie. Nie, ankieta to jest tylko ankieta. Nic nie wydajecie na ten. Znaczy na Lutel Coiny możecie, ale to tyle, to jest tylko ankieta. Obstawianie nie jest dostępne w Polsce, jak rozumiem. No dobra, w każdym razie Slavender już oficjalnie odkrył, gdzie jest Matt. Anskilek, witamy serdecznie, dziękujemy za zaobserwowanie. Zostało 30 sekund czasu pokoju. Przełączamy sobie graczyka. Ulepszenia do łuczników wchodzą. What is going on? What is going on? Czego nie rozumiem? Tymczasem u Slavendera no troszkę poszło upgrade'ów. 6-6 do pikinierów. No tutaj wiadomo nic nie ma i ma tylko już najemników, jeśli chodzi o koniarzy. Mamy lucy wlatują. Tutaj spotkali się z kozakami.
jak tą sytuację, co Matt widzi. No Matt zobaczył już praktycznie całą armię Slavendera, ale się wycofuje znowu. Norbinio, dziękujemy za zaobserwowanie, witamy bardzo serdecznie. Ja zbieram 50 tysięcy Little Coin. A w czym chcesz mnie wyzwać, futrzany? Będzie jakiś pojedynek, mówisz? No dobra, czyżby... Co tu się kurczę dzieje? I teraz zaczyna się spam łuczników. Czyżby to była taktyka na obronę łucznikami? No bo tutaj szybko ich zgromadzi, tak? Przy bazie tych łuczników w dużej ilości. Oni już mają ulepszenia. Kminny Syzy, witam bardzo serdecznie. Rozpoczyna się strzelanko ze strony najemnych dragonów. Podchodzą pikinierzy Slavendera. Nie, trzeba kupić. Trzeba kupić tę giereczkę na Steamie i na Gogu. Jest, mówię, ona dużo nie kosztuje, naprawdę. Kozacy nie są drogą grą. I często są na promocji. No i biedny Matt musi się znowu wycofywać. Wlatuje kozakami, żeby trochę rozproszyć tych dragonów. Podlatuje kolejna grupa. No łucznicy bardzo powoli idą. Czy Matt ma jakieś pomysły na to wszystko? Teraz Slavender musi się troszkę wycofać. No tutaj jest w stanie Matt o wiele więcej łuczników zgromadzić. Szczególnie, że on cały czas ich tworzy jeszcze w tych koszarach. I zaczyna się strzelanie. Wybroni to pewnie tymi piechurami. Pytanie, co zrobić z tymi dragonami najemnymi, tak na dobrą sprawę. Wlatują. Tutaj ustawił jeszcze swoich kozaków. Treści mamolucy wchodzą od lewej strony. Slavender tam powoli podsyła coś, jeszcze widzę. Mamolucy otaczają dragonów. Tutaj niestety raczej Slavender na wiele nie zrobi. Pikinierzy się przebili, co prawda troszkę, ale zostało jeszcze trochę łuczników, chociaż ci dragoni. No tam mamolucy dostali po dupie. Łucznicy w zasadzie wybronili pikinierów, ale zostali jeszcze dragoni i jeszcze jest grupa łuczników, która może łatwo niszczyć budynki. Slavender stara się zniszczyć koszary Mada. No i Slavender podsyła dodatkowe jednostki, już lecą tak na dobrą sprawę. Tylko wydaje mi się, że Slavender nie miał jeszcze ulepszonych łuczników. To jest pytanie dnia. Mamelucy? Jest za wielu mameluków, to my nie widzimy na ten moment. Ale Slavender się wycofuje. Co Slavender kombinuje, że on tutaj stara się wycofać? No tutaj ma całą armię, nie podsyła jej za blisko, stanął na środku pomiędzy bazami. Łucznicy tutaj starają się jeszcze to jakoś wybronić, no w sobie jest ich o wiele więcej niż tych dragonów, więc są w stanie, szczególnie, że mają te ulepszenia, tu jeszcze są koszary naprawiane. Matt jakoś to wybronił. Najlepiej jak będzie 3-2 albo 2-3, no wiadomo, najwięcej emocji jak będzie 5 meczy, nie? No dobra, Slavender musiał się wycofać. Matt może się tutaj spokojnie jakoś przegrupować. Na szybko sprawdzimy. Wszystkich ulepszeń jeszcze na pikinierach nie ma. Łucznicy są najemnikami, więc tutaj pupka pod tym względem, bo on tam nie ładował w ogóle żadnych ulepszeń do łuczników. Pawlo, witam bardzo serdecznie. Matt zrobił też dragonów najemnych. Tutaj chłopi jeszcze weszli jako żywe tarcze. No i teraz pytanie, łucznicy tam... Czy to byli chłopi? To byli chłopi, nie? Tak, to byli chłopi. Z torbami. No tu się jeszcze wybroni Matt raczej. Trochę Slavender, nie wiem, czy nie przyryzykował w tym momencie. Tomadeira, witam bardzo serdecznie, dziękuję za obserwowanie. Niestety, Slavender wszystko stracił, co tutaj mogło jakoś sobie poradzić. I Matt leci teraz do przodu. Slavender będzie musiał się jakoś wybronić. Tylko czym? Bo on ma... On ma pikinierów ulepszonych, ale ma tylko najemnych łuczników. Mameluków w ogóle nie robi, nawet nie ma żadnych ulepszeń do nich. Tych jeszcze łuczników musiałby wycofać, bo tutaj już leci cała armia dragoni, łucznicy. Gdzieś tam pewnie jakieś pojedynczy mamelucy wlatują też. Bo Matt już ma, nie, to Slavender ma problemy ze złotem. To niedobrze. Slavender wziął to trochę chyba wszystko na jedną szalę. Tak jak ja podczas pojedynków twierdzę krzyżowiec. Edsar, dziękuję za obserwowanie, witam bardzo serdecznie. Ja bardziej oddalić nie mogę. Ja zdaję sobie sprawę, że są tam jakieś mody czy nie mody oddalające kamerę, ale nic tam nie robiłem z tym. Więc ja mam tak, jak domyślnie da się oddalić kamerę. No. To jeszcze jest... Chociaż taka armia tam już siedzi na środku mapy. Ciężko powiedzieć, co tutaj wykombinuje. Też nie dużo upgrade'ów to też nie mają. Trochę dużo wolnych chłopów jest, nic nie robiących. W ustawieniach masz dalszą kamerę. W ustawieniach jest dalsza kamera? Serio? Myślałem, że są jakieś mody do tego. Dobra. Pik.
A już sobie na kolejny meczek możemy, nie będę tutaj w trakcie szukał. Chyba. I słowo chyba. Najpierw jest pisane zdanie mówiące, twierdzące coś, a później jest dodawane chyba. Witold. To chyba jest naprawdę 10 na 10. No do bana później. Blokada kamery, okej. No Slavender, patrząc na wielkość armii, to może być problem, szczególnie, że Matt ma te ulepszenia na łucznikach, a my tu nic nie mamy szczególnego. To wszystko zależne od tego, od tych dragonów, tak na dobrą sprawę. No ale tak, no te kopalnie pójdą sobie, bum bum, prawda, bo łucznicy naprawdę zadają ogromne obrażenia budynkom. Pikinierzy niestety raczej zostaną wystrzelani. Tu jest bardzo dużo jednostek strzelających. Ta grupka pikinierów stara się coś zrobić od drugiej strony. Czy różnią się czymś Kozacy 3 od Age of Empires 4? No wieloma rzeczami, to mimo wszystko są RTS-y, ale mimo wszystko mają o wiele inne mechaniki. I inaczej się w nie gra. Tak szczególnie, naprawdę. Że Age of Empires 4 na chwilę obecną, przez to, że mimo wszystko ma też dość mało frakcji, ale one się znacząco różnią sposób rozbudowy. No tutaj w Kozakach też masz jakieś unikalne jednostki, ale no tak, no tam w Age of Empires 4 są frakcje, w których się inaczej trochę buduje, czy przechodzi do kolejnych R i tak dalej. Aż takich różnic w samym budowaniu to nie ma w Kozakach. W każdym razie, Slavender się wybronił, tutaj już idzie sznureczek. Ja też widziałem, tutaj coś się dzieje. Tutaj coś mamy ciekawego. Jakaś próba. Matt wycofał ten swój sznureczek, a trochę tam potracił. Taunter 67, dziękuję za zaobserwowanie, witam bardzo serdecznie. Można w ustawieniach zrobić tego, bo dać kamerę praktycznie na całą mapę. Okej, ale już mówię, w trakcie meczu nie chcę tego ten, bo jeszcze wywali albo co. Kozaczkom nie ufam, jeśli chodzi o ich niezawodność. Więc wolałbym w trakcie już nie zmieniać opcji. No dobra, teraz panowie muszą się obaj przegrupować. Matt tak naprawdę powinien był widzieć, że tutaj coś idzie. Więc raczej będzie na to przygotowany. Hejo Monika, witamy serdecznie. Zaczynamy budowę murów. A mury runą, ale nie tak łatwo. A może nie widział, chociaż tam wysyła tych doboszy, jakby właśnie chciał się dowiedzieć, co dokładnie ci łucznicy starają się zrobić, tak na dobrą sprawę. Witają Zemsta Pierniczka. Dobra, co możemy jeszcze ciekawego sobie podpatrzyć? No tutaj ulepszenia są zrobione na tych łucznikach. Czy ten dźwięk jest, jak się wchodzi w akademię? Nie wiem, ale był jakiś dziwny dźwięk. Ale ładny, te mury mi się podobają. Na pewno nie podoba mi się, jak wygląda to brak łączenia, ale same jak już są połączone, to ładnie się prezentują te mury. I rozpoczyna się wielki atak. Tutaj no niestety łucznicy zostali złapani, więc nic nie zrobią. Matt zaczyna takie spamowanie, to raczej powinien się zatrzymać, podgrupować. Bo takie gęsiego to nic nie da. To meczet tutaj zbudował. A, dźwięk zbudowania meczetu, okej. Okay. Prototypek, witamy bardzo serdecznie, dziękuję za zaobserwowanie. Możemy jeszcze sobie w statystyki wejść i popatrzeć, jak to się prezentuje. A widzicie, Matt był przez chwilę lepszy, później Slavender go przegonił. Tutaj jest leciutko, Matt był lepszy, później znowu Slavender go przegonił. Tutaj jak Matt podskoczył i teraz Slavender jest lepszy znowu. Zobaczymy, jak to się będzie prezentowało. Powrót do gry, kontynuuj. Czy będziesz kiedyś stream z Ancestors Legacy? Nie mówię nie, ale na razie jakichś konkretnych planów nie mam. Może kiedyś jeszcze jakiś turniej zorganizujemy w Ancestors Legacy, ale no. Ostatni nie był zbyt udany pod względem tego, że tam były problemy ze streamowaniem finału. Prawda, Witoldzie? Pamiętamy wszyscy. No w każdym razie, tutaj ta eskapada łuczników nic nam nie dała. Okej, okay. Dragoni lecą do przodu, żeby sobie postrzelać. Oj, zaraz będą musieli się wycofywać, ale przecież oni widzą, co tu się dzieje. Miś Koalowy, witam bardzo serdecznie. No, Slavender głównie to poulepszył sobie pikinierów i tyle. Pigmank 4, witam bardzo serdecznie. Jaka to była dobra gierka, ona dalej jest? Ona dalej jest,
Ona istnieje i turnieje są organizowane w niej. Kurde, biczku. Łucznicy kontra łucznicy. Z lewej strony piechurzy, z prawej pikinierzy. Tutaj jeszcze kozacy wlatują i bronią tych łuczników. Tutaj wlatują mamelucy i bronią tych łuczników. Tu niestety oddział pikinierów nie ruszył do boju. Ajajuj, i niestety Slavender się poddał. Stracił większość, nie wybronił tego ataku. Mamy 1-1, moi drodzy. GG, tak zwane. Ile kosztują kozacy 3 na promocji? No mówiłem dzisiaj, że oni bez promocji chyba 7 czy 8 dych kosztują, to na promocji to będzie 3-4 dychy, załóżmy, że minus 50% jest, a możliwe, że już teraz wrzucają na 70-75%. Za te 2-3 dychy możecie na promocji złapać tych kozaczków bez problemu. W każdym razie, 1-1, Matt wygrał drugi mecz. Wydawało się, że Slavender pociśnie, ale niestety wybronił się Matt. Później niestety jeszcze była gdzieś bitka na środku, później już bardziej pod bazą Slavendera i pupka. Dziękujemy za obserwowanie, witamy serdecznie. Panie Hadek, a chcesz pan bana? Już drugi raz o tym piszę, więc... Więc ma bana. Motys, witamy serdecznie, dziękujemy za zaobserwowanie. Dobra, w każdym razie. 1-1, bardzo ładnie. Możemy jeszcze popatrzeć na statystyki, jak Slavender tutaj siups, a Matt do góry. Dryfero, dziękujemy za zaobserwowanie. Slavender mógł dobić Mada, zanim ten zgromadził armię. Znaczy on tam się starał jeszcze go dobić, jak pierwszy atak mu nie wyszedł, to on tam starał się wejść drugi raz, ale to i była dupa. Max Serton, dziękuję za obserwowanie. Proszę nie reklamować jakichś dziwnych stronek, moi drodzy. Proszę kupować gry na Gogu lub na Steamie bezpośrednio, a nie na stronkach z kluczami. Dziękuję za uwagę. Blum, 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 blum. Usunięcie ograniczenia z kamery, tak? To jest to. Blum, to tylko sobie sprawdzę szybko chyba, wiecie? Aha, dobra, mamy coś takiego. No dobra, no to działa. Bawaria, okej. Dobra, no to lecim w takim razie. Zasady dalej takie same oczywiście. Dobra, rozpoczęli, moi drodzy. Trzeci mecz, kto to wygra? 1-1 jak na razie, gramy do 3 zwycięstw oczywiście. Obecnie panowie grają Bawarią. Na zdrowie, moja droga. Więc możemy sobie poklikać. Młyn, ratuszek, magazynek. Tym razem będzie jeden magazynek, tutaj... Kurczę, bym powiedział, że Slavender szybciej klika, on zawsze szybciej wszystko buduje, te początkowe rzeczy. Kosiarz, witam bardzo serdecznie. Jakie miłe ludzie piszą na zdrowie. Albo niekulturalne, mi się zaraz okazało. Ryneczek jest budowany. Tutaj też. Sztandardzik. Nic nadzwyczajnego na ten moment. Czat tylko dla subów. O proszę, o proszę. Jaka gruba bulwa odebrała czat tylko dla subów. Się chwali, że ma suba. Dobra, 13 minut czasu pokoju nam zostało. Bawaria kontra Bawaria. Obstawiam, że zobaczymy bardzo prawdopodobnie znowu podobne taktyki. Pytanie tylko, czy to centrum dyplomatyczne Matt postawi w końcu trochę wcześniej, czy znowu tak będzie czekał do końca, bo było blisko, żeby ten drugi mecz przegrał tak naprawdę. Ledwo się wybronił. Mówiąc całkiem szczerze. Ale potem jak już się wybronił, to trochę się szale. Pamiętajcie, jest ankieta dotycząca tego, kto wygra trzeci pojedynek. Brać udział w ankiecie, wydawać little coiny na ankietę. No i tak jak widzieliśmy wcześniej, Slavender już ma dwa ratusze. Teraz będzie latanie i przejmowanie kopalni. Matt trochę inaczej to robi. On dopiero później stawia drugi ratusz. On wpierw idzie w kuźnię. Na dobrą sprawę i tylko przejmuje... Chyba ostatnio miał jedną nawet przez dłuższy czas kopalnię złota. A może jednak dwie. Pyk, co tu mamy? No daj, tak jak mówię, Slavender lata, szuka kopalni. Możemy zobaczyć, co on widzi na ten moment. Na ten moment on tyle widzi. Buzię widzi w tym tęczu. I tak sobie lata. Tak, da się sprawdzić. Wchodzicie na swój kanał, ten awatar. Później macie tam kanał, producent wideo i tak dalej. I są subskrypcje, naciskacie na to i masz twoja subskrypcja. I jest napisane, ile trwa i kiedy korzyści wygasną, to jest dokładny dzień, kiedy wam się kończy i za ile dni jest pokazane. Siem, dziękujemy za obserwowanie, witamy bardzo serdecznie. I prostownica, witamy serdecznie. Koszary postawione u pana Mada i lecimy już od razu w produkcję piki. Kilku muszkieterów jeszcze wlatuje. No, okej. Okay. A Slavender dalej wyrusza w podróż i poszukuje kopalni.
Bandaro, dziękuję za zaobserwowanie. Witam bardzo serdecznie. Czyli tutaj już mamy troszkę inaczej być może będzie. Muszkieterzy już wyruszyli. Pan Chilon GG, witamy serdecznie. O, Żitul, jak mówisz, że można łatwiej sprawdzić, kiedy się komuś sup kończy, to dawaj, napisz na czacie. Podziel się swoją wiedzą. Wszyscy skorzystają. 10 minut czasu pokoju zostało. Slavender na razie nie wie nic, ale chyba u kolegi obok jest podobnie. A ta jest fajne. Patrzcie, nie ma kozaczków? Są kozaczki. Nie ma kozaczków? Są kozaczki. I tak można się zabawiać. Dobra, w każdym razie ci muszkieterzy sobie tutaj idą już. Idę zrobić sobie kolację smacznego. Akademia jest zbudowana u pana Mada. Slavender na razie jeszcze, no zostało niecałe 10 minut czasu pokoju. Koszar jeszcze tutaj nie uświadczyliśmy. Żytel mówi, jak łatwiej sprawdzić, kiedy się sub kończy. Klikasz jak gość na stream lub na jego kanał, potem przekaż suba, klikasz i tam masz drugą zakładkę u góry, twoja subskrypcja. Nic z tego nie zrozumiałem, mam nadzieję, że wy zrozumieliście. W każdym razie, pikinierzy są robieni, na razie jeszcze bez żadnych upgrade'ików, akademia jeszcze nie jest... A, właśnie się postawiła, w momencie jak chciałem powiedzieć, że jeszcze się nie zbudowała, to akurat się postawiła. Tymczasem tutaj jeszcze takich rarytasów jak koszary czy akademia nie mamy. Zostało 8 minut 46 sekund do końca czasu pokoju. Ja nie umiem pisać trochę. Zauważyliśmy, Żitul, zauważyliśmy. Seba, dziękujemy za zaobserwowanie. Czy widzieliście już ten fajny efekt, jak klikniecie obserwuj, działa? I to nie ja powiedziałem, to Szymon was skamuje. Was uskamowuje. J. Potras, witamy serdecznie, dziękuję za obserwowanie. Dobra, pojawiły się koszary u naszego pana Slavendera. Zaczyna robić pikinierów, od razu leci w drugie koszary. Szymon, dziękuję za zaobserwowanie, witamy bardzo serdecznie. Są kozaczki, nie ma lutela, jest lutel, są kozaczki, jest lutel, nie ma kozaczków, można bardziej się bawić. Można i tak. Inaczej, są kozaczki, nie ma White Foxa. To jest o wiele prostsza zabawa. Dobra, Matt już sobie odkrył geologię, wie gdzie są dodatkowe surowce. Na razie raczej panowie nie wiedzą gdzie kto jest, tak na dobrą sprawę. Jestem tylko dobrym obywatelem Lutelandii, bardzo dobrym bym powiedział. Zostało nam 7 minut czasu pokoju, ulepszeń jeszcze nie mamy i tylko jedne koszary u Mada. Tutaj robimy ulepszenia do jedzonka. Przynajmniej Matt robi, ja nie robię. Więc nie wiem czemu używam liczby mnogiej, tak na dobrą sprawę. I cyk, zdrowie dla was, a dziękujemy, zdrowie twoje. Ja ci mogę wodą popić co najwyżej, bo mnie nikt nie lubi. Oddal kamerę na maksa, no dobra, mogę wam oddalić, a na ten moment to jak tutaj nie ma armii, to tak... No jest, można tak oddalić. Żytulku, myślę, że sam jesteś w stanie to sprawdzić, ale odpowiedź brzmi tak. Dobra. Co my tu mamy ciekawego? Znaczy, jak oddalenie przypomina mi troszeczkę granie na wersji 1.1 w Twierdzy Krzyżowiec i kliknięcie też oddalenie, bo ta taka pikseloza się troszkę robi wtedy. Mówiąc całkiem szczerze. Dobra, w każdym razie, zostało nam 5 minut 40 sekund czasu pokoju. Już mamy dwa razy koszary. Bez żadnych upgrade'ów. No to już Slavender przynajmniej wie, gdzie jest Matt, no ale Matt myślę, że może założyć, że skoro ten pikinier szedł prosto, to raczej stamtąd przyszedł. Ewentualnie można uznać, że doszedł tutaj, nikogo tu nie znalazł i tam poszedł, ale wątpię. Slavender chyba nie ogarnął, że ten pikinier mu zginął, bo leci gdzie indziej, chyba że to bardziej chodzi o te kopalnie. Tak, Dexter, w kamie to o wiele lepiej wygląda, bo w sumie... No bliżej się nie da w kozaczkach, mimo wszystko. Odblokowałem kamerę, ale bliżej jeszcze się nie da, też było zabawnie. Znaczy ja wiem, że, bo jak ta gra wyszła, to pamiętam mi twórcy napisali w mailu, jak mi dawali klucz do gry, że tam są jakieś dodatkowe opcje, żeby całkowicie odblokować tę kamerę, że jeszcze jakoś inaczej można ją majtać, ale to pamiętam, to już było duże ryzyko, że gra skraszuje, tak na dobrą sprawę. Dobra, skupmy się może bardziej na tym, co tu się dzieje. Centrum dyplomatyczne u Slavendera. I zaczyna tworzyć zarówno łuczników, jak i lekkich piechurów. W akademii jak na razie poszło tylko w jedno ulepszenie do jedzenia. Nie ma żadnych ulepszeń do pikinierów, zostały niecałe 4 minuty czasu pokoju.
Witamy Chita, bardzo serdecznie, przepraszam, nie powitałem. Tutaj się robią ulepszenia do pikinierów Umada. Mamy już 2-2 zrobione, 3-3 są teraz do odblokowania. Tutaj poszły wszystkie ulepszenia do jedzenia, ale centrum dyplomatycznego dalej Umada nie ma. Co ciekawe. Co ciekawe, kawę. Slavender powinien już wiedzieć, gdzie jest tak naprawdę. No tutaj już drugą stronę już na pewno wiemy. Chociaż w teorii Matt może jeszcze nie wiedzieć. On nie wie. Nikt z nich nie ma węgla. No cóż. Jak nie? Slavender ma dwie kopalnie węgla. Chyba, że o żelazo ci chodzi. Nie, no też ma żelazo. Matt poszedł tylko w złoto. I zaczyna... No ma, mają węgiel. Mają kopalnię węgla. Lustrzak, dziękujemy za zaobserwowanie. Witam bardzo serdecznie. To Slavender tutaj gdzieś przyszedł chłopkami, będzie przejmował te kopalnie wszystkie. Zostały nam 2 minuty czasu pokoju. U Slavendera mamy dużą armię jednostek walczących. Wręcz znowu pojawiła się najemnik dragoni 18-wieczni. Troszkę łuczników, nie za dużo. Tacy trochę bardziej bym powiedział, chyba coś czuję do niszczenia budynków. Już nie wiem, czy taka armia szybko zniszczy te budynki. I dalej żadnych ulepszeń na pikinierach nie zaobserwowaliśmy. Tymczasem tu już poszły jeszcze wyżej te ulepszenia. Do odblokowania 5-5 teraz są. W centrum dyplomatycznego lecą nieskończenie żołnierze z okrągłą tarczą i konkretna liczba kozaków. Tutaj będą ustawiani, czyli będzie jakieś flankowanko. W Akademii tu już nic więcej się nie dzieje. Została nam minuta czasu pokoju. No to na ten moment zapowiada się ciekawie. Slavender zaczyna ruszać do przodu. Ale... O, zaczyna dopiero ulepszać pikinierów. Zobaczymy, co mu się uda zrobić. I jak bardzo mu się to uda zrobić. Matt się ustawił na górce. 35 sekund. No. Oho. To już ma Slavender, ma już max ludzi. Obaj do 500 dobijają. Znaczy, no, tyle mają miejsca. Slavender ma o wiele więcej ludzi w takim razie. Zostało nam 10 sekund czasu pokoju. Pytanie, co ci kozacy zrobią tak na dobrą sprawę. Pa, 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 pa. Jezy. Utrzymaj pozycję, mam ci pikinierzy. Matt wygra jednak 51%. O, wy grube bulwy. Kozacy polecieli jednak do góry. No, czy Matt będzie się bronił w takim razie? Chociaż poleciał na dół jeszcze kozakami, czy to byli chłopi? Nie, to chłopi tutaj łażą i przejmują kopalnię. Okej. Czyli Matt ma zamiar się bronić przy swojej bazie. Dopiero uzna za stosowne, kiedy ma atakować. Slavender podchodzi swoimi dragonami. Ma już też trochę pikinierów, no i tych łuczników do niszczenia budynków bardziej. Czy Slavender jeszcze już powinien widzieć tam tych pikinierów na górce? Widzi ich jak najbardziej, ale sobie poszedł prosto w gospodarkę. A Matt? Matt stoi. Matt stoi i czeka. Zaczyna lecieć tymi kozakami od boku. No tutaj, oho, no dobra, czyli chciał go jakby z dwóch stron wziąć, ale potracił trochę gospodarki, chociaż teraz... No i wlecą ci kozacy od tyłu w tym momencie, właśnie wlatują. Właśnie wlatują od tyłu. I... no, nie, trochę się jeszcze wycofują, no tutaj będzie musiał to jakoś wybronić, tylko że ma gorszy pikinier, chociaż... No ci kozacy tutaj jeszcze się jakoś pierdzielają. Ale on tutaj wysłał trochę pikinierów do obrony, wybronił się. Stracił dość dużo, ale się wybronił. W tym momencie Matt raczej już nie będzie w stanie tego odbić, szczególnie, że właśnie traci rynek. No właśnie, stracił już rynek. Kozacy gdzieś tam lecą u góry. Matt się poddał. Ciekawe to było ze strony Matta, że starał się z dwóch stron zaatakować, żeby tak złapać w kanapkę Slavendera. Gitara. Gdzie są ci wszyscy, co mówili, że będzie łatwe 3-0 dla Mada? No słucham. Gdzie są ci wszyscy, co tak mówili? Jak patrzcie, Slavender pokazuje swoją potęgę.
ciekawa taktyka ze strony Mada była. Tak dość długo czekał, no bo Slavender tutaj normalnie upłacał totalnie pod bazę. Był w stanie tymi łucznikami poniszczyć budynki. To było dosyć ryzykowne i się nie opłaciło. Po co ci Chris, Vito? Ja nie gram w Heroeski, żeby Chris tu siedział. Chris już wyrósł z oglądania Lutelka. No dobra, w każdym razie 2-1 dla Slavendera. Statystyki jeszcze możemy wejść sobie, zobaczyć jak to się prezentuje. Matt myśli pewnie, co tu wybrać. Ukraina? No właśnie, Polska nie będzie wybrana. Ukraina też jest dosyć specyficzną frakcją pod względem jednostek. Więc zobaczymy, jak to zostanie rozegrane. Nie, panie Wiawerowy, my tutaj gramy tymi samymi frakcjami, panowie grają. Poprzedni turniej z Kozaków był taki, że losowymi frakcjami grali, to tam dużo osób narzekało po turnieju, że to były głupie zasady, żeby losowymi grać. Matt wybrał Ukrainę, którą ogarnia na 50%, więc prawdopodobnie tryb desperacja się włączył. Okej. No zobaczymy. Może uznaje, że Slavender jeszcze gorzej gra Ukrainą od niego, czy coś. Znaczy, nie chciałbym, żeby to źle zabrzmiało. Na pewno grają lepiej ode mnie, tak? Ja tam... To bez porównania. Dobra, w każdym razie. Lecimy z tematem. Matt jest teraz niebieski, Slavender jest taki... Nie wiem, co to za kolor. Zielono-niebieski. Rozdymka, witamy serdecznie. Dziękujemy za zaobserwowanie. Bardzo. Best of five. No tak. Też można tak powiedzieć. Jak obstawiasz, kto wygra? Lepszy. Znaczy, ja bym chciał, żeby było 3-2, czyli w tym meczu chciałbym, żeby Matt wygrał, bo wtedy będzie 2-2 i wtedy doczekamy się trzeciego, znaczy piątego meczu. Generale, dziękujemy za obserwowanie, witam bardzo serdecznie. Dobra, czyli teraz Matt jest niebieski. Leci w kuźnie. A wy macie ankietkę, jeżeli chcecie brać w niej udział, kto wygra, tutaj przewidywanka malutkie, to zapraszam i zachęcam do zagłosowania w ankiecie. Zobaczymy, kto według publiczności tutaj wygra, chociaż taki też powinna być jeszcze nagroda publiczności. Slavender znowu leci szybko w drugi ratusz. Nagroda publiczności, tak, wysyłacie donate'a zwycięzcy lub przegranemu, zależy kogo tam chcecie. I Matt też szybko leci w drugi ratusz w tym meczu. Kureń kozacki, tutaj będą jednostki. No okej. Okay. Wiernie na Mada będę głosował. O, ty nie lubisz Slavendera, Zitul? Co ci Slavender zrobił? No cóż. Ciekawe, tutaj trochę już inaczej widzimy, jak Matt będzie starał się grać. Mówię, od razu poszedł, znaczy od razu, szybko, o wiele szybciej niż zazwyczaj poszedł drugi ratusz. Zrobił te kurenie całe i zaczyna robić serdiuków. Jednostki strzelające u Ukraińców. Ratusze tyłem do młyna powinny stać. No nie pykło. No ten stoi tyłem do młyna. Ale to u Slavendera. Czemu nie ustawiłeś ostatniego filmu? Bo nie chciałem, żeby to było takie oczywiste, że ja oszukuję i ustawiam turnieje botów. Matt da radę, wierzę w niego. No zobaczymy. Byłoby fajnie, bo mielibyśmy 2-2. I by się skończyło na 5 meczach. Ale jak to się skończy ostatecznie naprawdę, to zobaczymy. No kto wygra, ten wygra. Płakać nie będę. Wygra lepszy, to na pewno. Matt zaczyna iść w dół. Czyli czyżby uznaje, że to jednak na dole jest wróg? Przynajmniej nie ma szybkiego 3-0. Właśnie, to jest najważniejsze, bo wszyscy mówili przed tym finałem, że o, będzie szybkie 3-0. A co? A tutaj mamy 2-1 i to dla Slavendera. Schale, dziękujemy za zaobserwowanie. Witamy bardzo serdecznie. No dobra, Slavender tak troszkę... Nie wiem, czy nie gra jakoś tak wolniej niż dotychczas. Tak wolniej te kopalnie przejmuje. Wydawało mi się, że on tak tu strasznie szybko je przejmował. Na razie poszedł tylko w... Nie, no masz też żelazo. Murek Ogórek, witamy bardzo serdecznie. Tutaj kolejne kopalnie są przejmowane u Mada. Pamiętajcie, Matt teraz jest niebieski, jest po prawej, Slavender jest po lewej i ma ten inny kolor. Fariob, witamy bardzo serdecznie. Dziękujemy za zaobserwowanie. Dzień dobry wieczór, panie Tarku Lulululu. Przyszedłeś w momencie, jak już mamy 3 mecze za nami. Kiedy będzie granie z Vince'ami w Don't Starve Together? To w czerwcu dopiero.
Tak, ale postaramy się w czerwcu, bo niestety najbliższe 2 tygodnie będą dla nas problematyczne, więc no troszkę inaczej to wszystko będzie wyglądać. Mam nadzieję, że wybaczycie nam to. A jak nie wybaczycie, to będzie ban i na tym się skończy. W każdym razie ulepszeń nie ma, ale idą oczywiście serdiucy. Czyżby znowu ustawianie się na wzgórzu i czekanie na wroga? Tym razem to już może być za mało. RDO w lipcu. Oczywiście, Ktul, oczywiście. Niecałe 9 minut do końca czasu pokoju. Slavender dopiero buduje kureń kozacki. Tutaj postawił kuźnię. No, zobaczymy. Czy to już ostatnia bitwa? No nie, jeśli Matt wygra, to nie. Jeśli Slavender wygra, to tak. Ale jeśli Matt wygra, to jeszcze będzie ostateczna rozgryweczka. O co chodzi koledze z tym warunkiem zwycięstwa? Pokonać przeciwnika. Jaki tu inny może być warunek zwycięstwa? Oho, Slavender stawia już akademię. Ale Matt już ją ma i zaczyna robić powoli sobie upgrade'y do jedzenia, tak na dobrą sprawę. Ciekawe co będzie szybciej, RDO czy serwer w Minecraftie? Możemy się jakoś umówić, Dexter, prywatnie. Jak bardzo będziemy to opóźniać. Który kolor to jest Slavender? Tu masz napisane ich niki, Slavender to jest tutaj po lewej, ten kolor. Nie powiem ci jaki to jest kolor, nie znam się. Ten kolor. Lepszy taki mecz niż Mordor na Mordor przez godzinę. No cóż, no był ten finał w Bosiu, wszyscy pamiętamy. Był, to fakt. Turkusowy? No dobrze, może być turkusowy. Ja nie jestem ze żadną drużyną piłkarską, nie oglądam piłki nożnej, niestety. Slavender odkrył już geologię, więc widzi kolejne złoża surowców. On poszedł w 3 kurenie, nie patrzyłem czy Matt zrobił więcej, Matt też już ma 3. Ale jeszcze w tym trzecim chyba nic nie rekrutuje, tak, jeszcze nie rekrutuje. Upgrade'ów też nie ma. Ptika, witam bardzo serdecznie. I Tommy, witam bardzo serdecznie. Dziękujemy za zaobserwowanie. To jest ewidentnie cyjanowy. Seledynowy. Od każdy co innego widzi niestety. Ktulu, to było se dojść do finału i pokazać, że jesteś prosem w tej grze, a nie narzekać. Zaraz Ktul powie, a ja w ogóle nie brałem udziału. To tym bardziej trzeba wziąć udział. W każdym razie, u naszego pana Slavendera mamy już centrum dyplomatyczne. Poszło kilku kozaczków, robią się jeszcze najemni łucznicy. Zostało 5 minut 30 sekund czasu pokoju. Matt no, zrobił pełną armię serdiuków. Zaczyna już z 3 budynków rekrutować tych serdiuków. Na razie bez ulepszeń. Zrobił ulepszenie do drewna. Więcej drewna zbierają chłopi u niego. Barez ich dziękuję za zaobserwowanie. Możemy to w statystykach zobaczyć, jak tu panowie sobie radzą z rzeczami. Slavender trochę wolniej to robi. Warunek zwycięstwa to zniszczyć wszystkie budynki, zdobyć jakieś punkty i tym podobne. No, wygrać, pokonać drugiego gracza, no. Nie gramy na punkty. Pokonać drugiego gracza, wścisnąć go, doprowadzić do tego, że straci całą armię. Straci chłopów, nie wiem, straci budynki, nie będzie mógł rekrutować. Zmiażdżyć go. Nie wiem, jakich słów jeszcze mogę użyć. Zanihilować. Stajnia powstała, gdzie robią się normalni kozacy u pana Slavendera. Matt też to robi. Dokładnie to samo. No na ten moment... Ciężko stwierdzić. To zależy tak naprawdę od upgrade'ów. Czy panowie będą robili te upgrade'y? Na razie nie. Zostało na 3 minuty 45 sekund czasu pokoju. Tutaj, jeśli dobrze widzę, to poszło już. Jeden upgrade poszedł do ataku u Slavendera, który będzie robił kolejny kureń, czyli będzie jeszcze więcej serdiuków cisnął. Z centrum dyplomatycznego teraz leci z żołnierzami z okrągłą tarczą na nieskończoności. Tutaj jako tako jednostek walczących wręcz nie mamy poza tymi kozakami. Więc zobaczymy co planuje Matt. Ćwiku właściwie dziękuję za zaobserwowanie, witam bardzo serdecznie. Slavender tutaj przejmuje kopalnię, ale tutaj dolatuje jeszcze ten kozak, co ciekawe. Wygra ten co zniszczy wszystkie budynki. To nie jest tak, no, nikt tutaj nie nudzi, nikt tutaj nie siedzi do końca i nie czeka, aż przeciwnik zniszczy jego budynki wszystkie. Jak widzi, że przegrał, to wychodzi z gry. I tyle, no.
poszły jakieś ulepszenia do jedzonka. Slawendor akurat nie poszedł w ulepszenia do drewna. Dalej spamuje najemnymi piechurami. Powoli robi, czekajcie, gdzie on ma kuźnię? Nie zrobili chyba obaj tego, że szybciej się jednostki na koniach robią. Coś czuję? Nie, obaj tego nie zrobili. Kozacy z Lavendela tutaj sobie jeszcze latają przez pola. Zaraz zostaną pozabijani. Są na strzała. Te. Więc tyle z nich było. Zostało nam 1,5 minuty. Dzień dobry, maszynista Maniek. Jesteś świadkiem wielkiego turnieju w kozaczkach. Slawender wygrywa jak do tej pory 2-1. Gramy do 3 zwycięstw, oczywiście. Została nam minuta. Slawender, jak tam twoje ulepszenia? Poszedł trochę w ulepszenia do ataku swoich serdiuków. I to na ten moment tyle. Natomiast Matt nie robi żadnych ulepszeń. U kozaczków też nic nie zrobi. Ustawił się na tym wzgórzu i będzie się tutaj bronił, tak na dobrą sprawę. Czy Slawender zrobił w młynie? Jeśli mówimy o tym, to nie zrobił. Jajo, dziękujemy za zaobserwowanie. Zresztą tutaj to było widać. Statystyka. To Matt to zrobił. Slawender tego nie zrobił. Matt ma balon. Powrót do gry. Kontynuuj. Matt już ma balon, więc Matt wszystko widzi. Zostało nam 12 sekund czasu pokoju. I zobaczymy, jak to się będzie prezentowało. No, na ten moment mamy jednostki strzelające na wzgórzu. Oho, koniec czasu pokoju. Slawender jeszcze nie wie, co go czeka. Matt oczywiście widzi całą mapę, więc on już wszystko wie. A Slawender, no cóż, będzie musiał się jakoś przegrupować. Pytanie, co tu się dzieje? Tutaj jest jakaś próba wbicia się w gospodarkę przyszłościowo. Zaczyna iść. Ma balon ze tym drugim elementem. Tego niestety nie wiem. Slawender wygra 4-1. No zobaczymy, czy on jeszcze to... Czy on to wygra na pewno? Slawender się ustawił tak, jakby myślał, że przecież na dole nie ma wroga. Co ty nagle, Slawender, robisz? Nie, dobra, idzie. Idzie górą. Piję resztkę wody. Już wam patrzę, co tu się dzieje. Slawender ciśnie. Kozaczki ustawione też, żeby wbić się w przeciwnika od tyłu. Zaczyna wycofywać serdiuków. No tutaj już nawet nie musimy patrzeć, bo wiadomo... A, oba już mają odkrytą mapę, jeśli dobrze rozumiem. Myślałem, sorry. Slawender jeszcze nie ma odkrytej mapy. No, pytanie. Slawender ciśnie od dołu. Będzie starał się wbić w gospodarkę. Czy Matt już ma jakieś ulepszenia? Zrobił już ulepszenia, ale ma słabsze ulepszenia od Slawendera, jeśli chodzi o siłę ognia serdiuków. Raczej przegrana. Zobaczymy. Jeszcze tu się nic nie zakończyło. Wlatują, no ale tu są jednostki strzelające, one właśnie dostają po dupie, tak na dobrą sprawę. Ci kozacy się jeszcze kręcą. Że tam kopalnie straci, to jeszcze nic nie znaczy. No, jest zabawa. I teraz będzie wbijanie się prosto w jednostki strzelające. Oj, troszkę. Aj, nie, uciekł. Już myślałem, że będzie do końca starał się w nie wklepać. Tutaj się stara wklepać. Te jednostki strzelające. Tutaj zostały porobione dwie grupy. Idą jeszcze piechurzy. Wydaje mi się, że Matt jest w stanie to wybronić. Tylko, że idzie kolejny oddział piechurów jeszcze. Ale nic więcej tu nie mamy. No, Matt ma bliżej koszary, więc jest w stanie szybko tam dosłać dodatkowe jednostki. Tu jest jeszcze grupa serdiuków. Slawender niestety będzie musiał się raczej wycofać. Chociaż na ta grupa serdiuków jeszcze podchodzi. Tylko, że jest tu ten piechurzy z tarczami, więc... O, chłopu wysyła jeszcze. Dobra. Wybroni to chłopami. Chociaż tutaj ci piechurzy trochę przeszkadzają. No powinien to wybronić. Musimy wierzyć w piąty pojedynek. Ja wierzę w piąty pojedynek. No wybronił to, chociaż potracił dużo jednostek strzelających. A tu cholera jeszcze trochę tych serdiuków siedzi niestety. Zemstaro, dziękuję za zaobserwowanie. Witamy bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Kozacy lecą od dołu. Będą chcieli wbić się w tych serdiuków. Ale wbiją się jednak w chłopów. Dobra. Dość duże straty poniesione przez Mada, ale się wybronił. Tutaj jeszcze kozacy.
pozabijają troszkę chłopków. Dobra, jeden został, to chłopi będą musieli go zaciukać, chociaż tam serduszy strzelają. Powinni się go pozbyć zaraz. Co tu jeszcze ma to robić ciekawego? Tutaj buduje stajnie. No wybronił się, tylko że tu już idzie pomieszana armia serdiuków i panów z piechurów. Więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Piąty pojedynek brzmi jakiś artefakt i legend. Ostatni turniej z kozaków też miał 5 pojedynków. Pamiętamy. Czy tutaj w ogóle została przyjęta... A nie, tutaj jeszcze stoją w ogóle kozacy z Lavendera. No mało tych serdiuków niestety zostało u Mada, ale się wybronił. Ale to było tak samo w drugim pojedynku, w tym pojedynku, który Mad wygrał, to było też tak, że Slavender wydawało się, że go ściśnie. Mad się wybronił i później już Slavender nie dał rady, tylko że tutaj, no niestety, Slavender będzie dosyłał takie grupki, dość duże, jak na to, co tu się dzieje u Mada, który nie ma niestety zbyt wielu ulepszeń, jeśli chodzi o jednostki strzelające. Natomiast Slavender jak najbardziej, oj ma, on już mocno poszedł w ulepszenia do jednostek strzelających, więc to jest problem dla Mada, co on tutaj chce wykombinować jeszcze tymi kozakami, tak na dobrą sprawę. No i zaczyna robić tych piechurów. Jak tutaj w ogóle z surowcami? O wiele mniej złota ma niestety Mad. Raczej to wygra Slavender. Nie można tak do końca mówić, że raczej wygra. Nigdy nie się wydarzy. Może popełnić jakiś błąd. Albo nie spodziewać się tego, co na przykład zrobi kozakami Mat. Bardzo dużo chłopów stracił. No oczywiście, tak? No to go spowolniło gospodarczo. I to dość mocno. Chociaż obaj tutaj mają problem ze złotem, tak na dobrą sprawę. Możemy jeszcze szybko sprawdzić statystyki. U Slavendera mamy szybko strzelność plus 30%, ale u Mada też. I zbiory i szybciej jednostki na koniach się robią Madowi. Slavender doszedł drugą grupką, przegrupuje się. On ma mało tych kozaków. Więc tutaj z kozakami właśnie jak tam kozacy, ale tam chyba nic ma tutaj z kozakami nie kombinował tak na dobrą sprawę. Nie, żadnych ulepszeń tu nie ma, czyli Slavender stara się od góry podbić. Tutaj będzie trochę strzelane, więc straci trochę kilka jednostek. No zawsze coś, prawda? Rozpoczyna się strzelanina. Tam się kilku kozaków wbija, ale to chłopi powinni wybronić. Oj, czy nie za blisko, czy nie za szybko tymi kozakami się tam wbija. No właśnie. No jest jeszcze obrona. Slavender szaleje, że to szok. Widzicie? Slavender to nie jest byle kto. O nie! Wywaliło mi błąd w grze. Mogę ignorować? Tak. Mogę ignorować, dobra. Mogę ignorować. Gramy dalej. Nie, znowu się pojawił błąd. Ignoruj. Co się dzieje? Co za błędy? Przez kamerkę pewnie. Wito, twoja wina. Mam jakiś błąd, który... No kurde, ciągle. No jak nic, ta kamera to jest. Jak nic, to jest ta wasza zapiziała kamera. Muszę ją szybko wyłączyć. Akceptuj. Kontynuuj. A wasza zapiziała kamera, kurde. Dobra, w każdym razie, najważniejsze, że mecz się nie skończy, bo już się wystraszyłem. No twoja wina. No ty mi kazałeś ustawiać tę kamerę, Vito. Dobra, pytanie brzmi. A, już miałem zawał, że będzie trzeba powtarzać ten mecz. O nie. No specjalnie Luther tutaj widzę najbardziej mieszanie. No Luther chciał ustawić znowu, żeby było 2-2, ale broni się Mat, broni się. Wleciał tymi kozakami, ale widzicie, usunąłem tę głupią kamerę i już nie ma błędów. Żadne błędy już nie wyskakują. I wleciał, wybronił się Mat. Chciałem zauważyć. Kurde. Delgato, witam bardzo serdecznie. Jakie ustawianie gier. I kto mówił, że Slavender na pewno to wygra? Proszę, jak widzę, że Mat się broni. Proszę, 3 lagi od Lutela, ja od razu wygrałem. To nie tak. To nie tak. To nie tak. Tam cięcie było, tak? Ale sobie wyskoczył mi dwa razy jakiś błąd, który miałem, że debuguj, jest albo ignoruj. Ale jak wyłączyłem tę waszą zapyziałą kamerę oddalającą, to już ten błąd nie wyskakuje. Patrz, co idzie na Mada. Oj tam. Mat idzie na Slavendera. Zacznijmy od tego.
wysyła swoich pięknych serdiuków. Co oni mają? No mają troszkę już ulepszeń wzniesionych. Kozacy wlatują do swojego komputer. Oczywiście, tak samo jak na Bosia, dlatego mi wywala out of memory w Bosiu, kurde. Skład artylerii budowany u Slavendera. Ale rzeczywiście ta kamera zwykła jest trochę tragiczna, no, jak już się pograłem chwilę na tamtej, no już trudno. Przynajmniej nam błędów nie wywala. Ale chłopów to tu jest pełno u Slavendera. No. Jak powiem patrzeć na punkty, to wiadomo, Matt trochę odstaje, w sensie na Slavender ma o wiele więcej. Jeżeli jak tutaj ustawił turniej, zajrzę Empire z 2, tak. Zobaczymy co tutaj, a właśnie jak u Matt i... Nie, ulepszeń nie ma. Ojejku, klęska głodu, mało jedzenia jest u Mada. A jak Slavender? Dużo. Panie Fisz, dziękuję za 25 bicików. Ustawione ewidentnie lutek, jak zwykle widzów oszukuje i naciąga na suby, oczywiście. Dzień dobry, panie Tomas. Jesteś świadkiem potężnego meczu numer 4 w finale turnieju z Kozaczków 3. Patrzcie, spodziewaliście się, widząc początek tego meczu, że tak się to potoczy? Spodziewaliście się, że Lutel namiesza? A wszystko przez Lutela. Zdążyłeś. A prawie byś nie zdążył, jakby było tak, jak tam ci mówili. Kurde. Slavender teraz się będzie bronił. No pytanie. Co on tu wykombinuje? Ulepszeń dużo porobił. W ogóle nie robił ulepszeń do kamienia, co ciekawe. Tutaj leci w talerz tych piechurów. Na serdiukach może wbić o wiele wyższy. Tutaj ma ten czwarty i piąty poziom do zrobienia. Tymczasem Mad dalej robi piechurów. No słodziutka jest ta nowa emotka. Słodka emotka, pewnie tak. Żegnaj wiawerowy. Gdzie kredka? Jestem. W piwnicy. Czy Slavender ma już balon? Tylko. Ja ci powiem. Nie. Slavender uznał, że nie będzie robił balonu. No to jest oszukiwanie. Slavender nie chce mieć balonu. Dobra, wyłączył to. Okej. Okay. I leci. Matt będzie się wbijał kozakami jakoś inaczej. Czy będzie czekał na odpowiedni moment, znowu chce ich otoczyć. Będzie chciał wykurzyć go z jego bazy. Tutaj się ustawił swoimi piechurami, serdziukami. Ale Matt ma tasiemce po mapie. No ma, leci to wszystko. I wlatuje kozakami w gospodarkę. Slavender będzie musiał coś wycofać do obrony raczej. Slavender, co nam tutaj zrobił ciekawego? Slavender zrobił hetmanów. Zapomniałem, rzeczywiście była taka jednostka u tych Ukraińców, hetmani. Przypomniało mi się. Tu jeszcze ma kilku. Czy to było bardziej rzeczywiście realna próba wbicia się w gospodarkę, czy spowodowania, żeby Slavender część swojej armii tam wycofał do tyłu, żeby wtedy zaatakować? Ciężko powiedzieć. Jest pierwsze działo. O, w pupkę nie widziałem. U Slavendera? Ślepa bulwa jestem i nie widzę tego działa. Czy Matt ciągnie działo? Bo jak ciągnie działo Matt, to będzie szło 100 lat. Ale on chyba nie budował w ogóle artylerii. Więc ślepa bulwa jestem. A jest, dobra, są działa, rzeczywiście. No to Slavender będzie się tutaj srogo bronił. W zbożu, działa w zbożu. W zbożnym celu, wink wink. Nie, Slavender nie ma balonu jeszcze. Jeszcze uznał, że nie jest potrzebny do szczęścia. Nope, nie ma. Matt już od bardzo dawna ma balon. A Slavender totalnie olał temat balonu. U Mada jest zwiększona siła ognia. No w sumie u Slavendera również. Czas budowy sobie zmniejszył Slavender. Powrót do gry, kontynuuj. To już jest GG dla Slavendera. W sensie GG, że Slavender zwyciężył, takie GG dla niego, czy GG, że przegra? Ma działa, kurde. Może, że uznał, że balon to czycerstwo. Nie był zabroniony w żadnym wypadku. Mogą robić balon. I talon. Wygra Slavender, mówisz? No nie wiem, został otoczony. Matt tutaj coś kombinuje. Widzisz, Monte, to przegrałeś z godnym przeciwnikiem w półfinale. No, zobaczymy. Matt ciśnie. No leci z każdej strony.
tutaj stara się tymi kozakami jakoś odciągnąć uwagę. Slavender wycofał większość armii stąd. Dreamy Pisces, witamy bardzo serdecznie. Kodziała już gdzieś strzelają, słyszę. Tutaj są ustawione, będą... Tak, już strzelają. Ale mat ciśnie od przodu. Plastek 666, dzięki za obserwowanie, witamy serdecznie. Slavender się nie wybroni. Ja też uważam, że atak z kilku stron, to te trzy działa, to nic nie zrobią, szczególnie, że on już tu leci. Chociaż z drugiej strony by powinien, już powinien lecieć moim zdaniem, on za długo czeka, mat. Tak z 3 sekundy szybciej mógł wyruszyć spokojnie. No tu trochę wystrzelane, teraz wejdzie w gospodarkę, tutaj dalej te działa stoją. Kurde, za dużo się dzieje, no tutaj niestety mat dużo stracił z tej strony. Troszkę to nie pykło chyba. Slavender mocno ustawił tu swoich serdiuków. Może być dupsko, chociaż no mat cały czas podsyła jednostki. Tutaj ewidentnie Slavender to wybronił. No ale... tutaj mikro może zrobić robotę. No tutaj wleciał w gospodarkę, ale tu ile serdiuków stoi i broni chłopów i pól. I się wycofuje Slavender. Nie idzie za ciosem, wycofuje się, będzie chciał wybronić to co wlazło do jego bazy. Teraz trochę potracił raczej punktów. Ale się wybronił na pewno. Chociaż stoi tymi chłopami, nie idzie, czyli żołnierzami nie idzie tego pozbyć się, więc w tym momencie nie rozwija się, nie tworzy nowych jednostek, bo wszystko co powstanie to od razu umiera. Więc... To pytanie, czy będzie się szybko przegrupowywał Mad. O, chłopami tam nawet widziałem przez sekundę, że idzie. Czyli już bierze to wszystko na... Ta, Mad to ten, wysłał wszystko wysłał. Mad uznał, że teraz albo nigdy, wysłał nad chłopów do boju. Tam się wycofał jeszcze swoimi serdiukami. Tutaj wlatuje kilkoma. Mat ciągle dosyłuje nad chłopów. A przez chwilę tutaj te budynki nie działały, bo serdiucy Mada stali i zabijali od razu, co się pojawiło. No, zobaczymy. Czy Slavender jest w stanie to wybronić. Tutaj jeszcze pozabijał wszystko. Ale punktami już się praktycznie, znaczy nawet nie zrównali. Mat już ma więcej punktów. Więc teraz pytanie. Co tu się wydarzy? No, lecą panowie tam od góry. To też oni już tam do czego nie mają strzelać, bo wszystko co jest, to tutaj przyszło. Też chłopi są. Będzie się bronił chłopami, ale cały czas podchodzą kolejne jednostki Mada. Wlecieli wszyscy i nie. 2-2 już raczej można oficjalnie powiedzieć się robi w tej chwili. Mam ja rację? Mam ja rację. 2-2. Brawo. I kto tu mówił, że Slavender to wygra? 2-2. Aż mi streama zacięło. Jak ja się cieszę, że mi nie wywaliło tego meczu. Naprawdę, jak ja się cieszę. O Boże, ale zawał byłby, naprawdę. Taktycznie Matt porobił. Bardzo fajnie, że tak otoczył go. A się ledwo wybronił tutaj przecież. Jak były te dziwne błędy. Piękny finał. Też mi się... Takie finały są właśnie, najlepsze. Właśnie, czyli teraz koło wyzwań. Koło wyzwań, znaczy koło wyboru frakcji. Treaser, witamy serdecznie, dziękujemy za zaobserwowanie. I gdzie punkty, które obstawiłem, ja się pytam. To są emocje, no, to prawda. Dobra, czyli mamy 2-2, moi drodzy. Statystyki jeszcze... Slavender na sam koniec zrobił balon. Ale balon mu nie pomógł. Późno. Jak ty to lutę skleisz, że jednostki nawet były na swoim miejscu? Dobra robota. Dobra. No to mamy 2-2, czyli z racji, że jest 2-2, to losuję ja frakcję, którą będą grali. Austria. To nie Polska. Austria to nie Polska. Dawaj jeszcze raz. Ja tu widzę Polskę. Czy wszyscy potwierdzają, że tu jest napis Polska? Jestem uroczy, dziękuję bardzo. Wykręcony. Fifi, dziękujemy za zaobserwowanie, siema. Ech. Do dupy ten finał, jak Polski nawet nie ma. Austria to konik Mada. Kurde, to losuję jeszcze raz. Tego nikt nie widział, to się wytnie. Jak teraz będzie Polska, to się zdenerwuje. No prawie! No prawie tam była już kolejna, kurde. No dobra, w każdym razie Austria, no. No trzech razy sztuka. Jest! No nie, no dobra, Austria w każdym razie. Kurde, no.
Czy pamiętam jeszcze Mountain Blade Napoleonic Warsy? Czy kojarzę grę? A, bo my kiedyś nagrywaliśmy w jakimś pułku, tam się... Znaczy, no, że tam do jakiegoś pułku weszliśmy na potrzeby nagrania czegoś jeszcze za czasów kolektywu. To coś takiego kojarzę. Było rzeczywiście coś takiego. Ale nie pamiętam, jak ten pułk się nazywał, niestety. Ale był to polski pułk. I pamiętam, staliśmy i tam w linii i strzelaliśmy czy coś. Dobra, w każdym razie. Austria. Zasady takie same, 15 minut czasu pokoju. Przejmowanie tylko artyleria. Centrum dyplomatyczne dostępne. Bez limitu jednostek. Walczymy na śmierć i życie w tym momencie. Mamy nowe ustawienie. Takiego ustawienia jeszcze nie mieliśmy. Mat u góry, Slavender na dole. Dobra, lecą, moi drodzy. To co? Kogo obstawiacie? Kto to wygra? I czy dlaczego będzie to Lutel? Dlaczego będzie to Polska, której tu nie ma? Ech. No dobra. Mat u góry, przypominam, Slavender na dole. 2-2, gramy do trzech zwycięstw, czyli ten mecz jest decydujący. Piękny turniej nam się zrobił. Jak na kozaczki, tu nawet szybki mimo wszystko. Nie pamiętam, ile trwał ostatni turniej w kozakach. Tam też było 5 meczy. Ale tam chyba nie było czasem 10 minut czasu pokoju. Już nie pamiętam zasad tamtego turnieju. Nie chciałbym do 23 pułku huzarów. Oj, niestety, nie mam czasu na to, żeby w takie rzeczy się tak na poważnie bawić. Niestety nie. Dobra, w każdym razie. U Slavendera widzimy ratusz, widzimy magazyn, widzimy młyn, widzimy rynek, widzimy kopalnię. U Mada troszkę mniej. To wszystko to samo. Nie wiem, czemu gadam troszkę mniej. Tak wydawało się troszkę mniej, bo młyn był zasłonięty, ale przecież jest pszenica, to je młyn. Więc panowie zaczynają tak samo. Slavender trochę później ogarnął te kopalnie złota. 13 minut czasu pokoju nam zostało. Chyba 3,5 godziny trwał ostatni finał. Być może. No zapis jest na żywym Lutelu, to można zobaczyć, jak to się prezentuje. Wygra magiczna kredka. Tak, dokładnie. Slavender już oczywiście drugi ratusz. Matt idzie też w drugi ratusz. Przedostatnia gra też szybko zbudował drugi ratusz i teraz też, a wcześniej nie robił tak szybko drugiego ratusza, troszkę pozmienią chyba. Ale mówicie, że Matt lubi grać Austrią, no to zobaczymy, co on tutaj wykombinuje, tak na dobrą sprawę. To się cieszę, że taki finał nam się zrobił. Przypominam, że następny turniej, jaki będzie organizowany na naszym Discordzie i trochę już jutro ruszą jakieś tam zapisy czy coś, to w StarCraftie 2. Aczkolwiek to będzie taki kameralny, powiedzmy, turniej, bo nie będzie przeze mnie streamowany finał. A później będzie Boś i Boś już będzie streamowany przeze mnie. Boś 2 oczywiście, Bitwa o Śródziemie 2, jakby ktoś nie kojarzył. A później to nie wiem. Też pewnie coś tam już jest zaplanowane, ale zapomniałem. Może, nie wiem, jak tam Nervous i Company of Heroes 2. Więc jak chcecie, żeby finał był lepszy z Bosia niż ostatnio, to się proszę zgłaszać. A nie, że później siedzą grube bulwy i komentują tylko, że ja bym lepiej grał. No to czemu cię nie ma w tym finale, byczku, jakbyś lepiej grał? Ale pamiętajcie, byczki, w tym momencie kolejne głosowanie na zwycięzcy turnieju. Co uważacie? Zobaczymy, czy tym razem dobrze będziecie przewidywać, czy jednak zmieni się tutaj wasze wszystko po tym, co zauważyliście, bo to już jest piąty mecz. Ostateczne starcie. Zgłaszają na Discordzie? Tak. Na kanale turnieje. Tam będą informacje na temat każdego turnieju. No, teraz tam jeszcze są informacje na temat kozaków, ale dzisiaj kończymy ten turniej, więc zostanie to wszystko usunięte, a osoba, która zajmuje się turniejem ze StarCrafta 2, tam będzie pisała swoje zasady i tak dalej. Dobra, w każdym razie skupiamy się. 10 minut czasu pokoju nam zostało. Terra Gamer, witamy serdecznie. Slavender postawił kuźnię. Na razie dwa ratusze, kuźnie, nic poza tym. Umada, w ogóle mamy już skautowanie mapki, poszedł na prawo, czyli uznał, że znowu na prawo, bo ostatnie dwa mecze były tak, że u góry byli obaj panowie. A tutaj niespodzianka. I teraz co tutaj jeszcze mamy budowane? Jest budowana oczywiście, nie kopalnia, tylko akademia. Mamy dwa ratusze, mamy jedne koszary. No Matt wszędzie tutaj skautuje i szuka. Na razie tak totalnie na dół wycofał tego gościa, czyżby już widział? Czyżby już, kurczę, widział?
A u Slavendera jak zwykle koszar nie ma. On gdzieś tam koło 7 minuty zaczyna robić pierwsze koszary. Jakoś tak mniej więcej. Ja bym lepiej grał. Jeśli było zgłosić, kurde. Kurde, biczku. Się nie zgłasza, ten się nie zgłasza. No dobra. W każdym razie. Co wiemy? Wiemy tyle, że Matt spamuje sobie żołnierzami z okrągłą tarczą. Ma już 2 ratusze. Ma akademię postawioną, gdzie idzie w upgrade związane z jedzeniem. Natomiast pan przyjaciel Slavender jeszcze nie ma akademii, ale ma już koszary i zaczyna również szkolić żołnierzy z okrągłą tarczą. Spamuje nimi. Na razie mało kopalni Slavender przejął, jak na to, jak on to szybko potrafi robić, bym powiedział. No, się uparł Matt, że na ukos są tym razem, bo tak trochę bardziej stara się na ukos odkryć Slavendera. Czy Slavender ma mniej miejsca na mapie? W sumie? Więcej, ale to nie ma znaczenia ostatecznie chyba, nie? A ile ma? Bo najbardziej chyba liczy się tylko to, ile mają kopalni, no, tych co kopalni, nie? To raczej no. Jest... Ja go wam nie będę liczył. Ja uznaję, że kozaczki są sprawiedliwe. To trochę nie oznaczają te paliki całe. Piękny finał, no ja się cieszę i się podoba. Smutne, że Napoleonic Wars jest bardziej popularny od Ogniem i Mieczem, przecież każdy lubi husarię. Może jest bardziej dopracowane, nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Już by trzeba było się ludzi spytać, dlaczego wolą jedno od drugiego. No Slavender niestety dopiero teraz stawia akademię, czy niestety, no. Ale to ciekawe, skoro Holdfast jest stworzony w sumie z modów do Mountain Blade'a, no tak, i już 2 prawda. Są, to czy właśnie jakieś tutaj ogniem i mieczem nie będzie dodatkowo? Nie, wątpię. Szczerze wątpię. W każdym razie Matt zajmuje kolejne kopalnie. Się uparł, żeby tutaj się ustawić. Czy on już wie, że Slavender jest tutaj i będzie chciał go znienacka zaatakować z innej strony? W ogóle jak tam stoją z upgrade'ami? No Matt już ma dużo upgrade'ów, niestety Slavender niedawno postawił akademię, więc dopiero zrobił pierwszy, bo to się robi oczywiście gdzie indziej. Powrót do gry, kontynuuj. A raz kliknę, kurde, wyjść z gry zamiast powrót do gry i będzie przypał. W każdym razie, 5 minut 35 sekund do końca czasu pokoju. Slavender zaczyna robić najemnych łuczników. Konkretnej ilości, na razie nie nieskończoną ilość. Kiedy będzie harmonogram? No przyszły tydzień. Jutro. I robi też grenadierów. Okej. Okay. 2 koszary, 2 razy koszary. Warren trenował ze Slavenderem dzisiaj Austrii, więc uważa, że starcie powinno być wyrównane. Okej, okay. To widzę, że w 4 godziny dużo Slavender poświęcił. To miło, że mu się chciało. Witam, anonimowy panie. Centrum dyplomatyczne dopiero stawiane u Mada. Aż dziwasz mówił, że on zawsze szybko stawia to ten, a w tym finale to bardzo późno stawiał zawsze to centrum dyplomatyczne. Pewno później od Slavendera. Jakoś tak inaczej próbuje się grać. Ale tutaj ustawia ich. Coś kombinuje z tymi piechurami. Zna wszystkie sztuczki. Dobrze. Się chłopak naprawdę postarał. To bardzo miło. Znaczy tutaj mamy grenadierów, piechurów z mieczami, tarczami, kilku tam było tych łuczników, których, no widzę, gdzieś tam są w tej masie ustawieni. Ale jeśli chodzi o Mada, to totalnie idzie tylko i wyłącznie w piechurów. Nawet z centrum dyplomatycznego robi tylko piechurów. Zostało 3 minuty czasu pokoju, no te chłopki wyszły tutaj niestety po ten teren, poza swój teren jakby, ci się wycofują. Kiedy pazur, to też dopiero w czerwcu niestety. Ulepszenia już powoli wchodzą, na razie są te podstawowe pierwsze u Mada, natomiast jeśli chodzi o piechurów, natomiast u Slavendera tak samo jest, dobra. Czyli kolejne są 3-3. Stajnia jest budowana u Slavendera i to 2 stajnie lecą od razu. Niecałe 3 minuty nam zostały. No i musieli się tutaj wycofać. Powstaje polski mod do Bannerlorda, będący odświeżeniem moda Deluge, nowa nazwa moda jest także oryginalna do Deluge 2. Potop w sensie. Okej. Okay. Czyli o nie, dobra, pojawili się dragoni. No dobra, ale za wielu to on ich nie zrobi, ale są. I nie, Dexteriota. Dobrze. Tak, może być.
Slavender według czatu idzie w łeb z Madem, więc tutaj pojedynek na głosy wyrównany. Zostało jeszcze trochę czasu, więc jeżeli ktoś się jeszcze zastanawia, kto mógłby wygrać, to ja zachęcam do wzięcia udziału w ankiecie. Widzicie, co tu się dzieje? Mat stwierdził, że sobie będzie robił bazę taką prawdziwą z krwi i kości. Okej. Okay. Slavender. Pokaż, co widzą zawodnicy. Co widzą zawodnicy? Dobra. To widzi nasz przyjaciel Matt. Adachny, witamy serdecznie, dzięki za obserwowanie. A to widzi Slavender. No Slavender widzi, że tutaj stoją piechurzy. On to wie. I oni już uciekają stąd. Nie za bardzo wiem. Wycofuję całkowicie ich stąd. Po co on tu w ogóle ich wysyłał, tak na dobrą sprawę? To tak jakby myślał cały czas, że zapomniał, że on tam ich wysyła, czy on chce ich tak po prostu, żeby oni tak przeszli jakby teraz, jak są ustawieni. Żeby zaspamili całość mapy, powiedzmy. Ciężko powiedzieć, jakby są taktyki grane. Mat sobie jaja robi z tymi wieżyczkami. Dlaczego? Ma prawo to robi. O, granadierzy też u Mada wchodzą. I coraz więcej tych wieżyczek. No, Slavender podsyła trochę jednostek. Porobił tutaj te stajnie, zrobił rajtarów. Cała armia jeszcze siedzi z grenadierami na czele. Witamy serdecznie, Szczurek. Bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Nie ma zakazu wieżyczek. No nie, nie, bo mamy tylko... Bo to by było, że... Nie byłoby to czasem w drogich działach? To nie jest to ustawienie? Tam jest zakaz wieżyczek, albo drogie działa, albo zakaz wieżyczek i dział. Albo domyślnie. Są chyba tam trzy opcje, tak? Na drogie działa, wieże są spoko, starcie Austrii jest mało dynamiczne. Długa walka na froncie. Tarczownicy zabijają się zdecydowanie dłużej niż piki. Okej. Okay. Skończył omen. Się czas pokoju, więc musimy teraz się skupić na tym, co się dzieje. No, Slavender podesłał małą armię i już się wycofuje. I już widzi, co tutaj na niego leci. Bardzo dużo piechurów. Poszedł tymi się klepać. Ale jego główna armia to dopiero jest tutaj. Więc nie za bardzo rozumiem, co tutaj jest próbowane. Ci łucznicy jeszcze stoją. Nie stara się ich wycofać. Czy było kręcenie tak. śmigłem? Jedno było. Jak mówisz o tym jednym, to było. Jak najbardziej. Podczas losowania frakcji tutaj ostatecznej. Mat wygra. Zobaczymy. Ale wy tak zdecydowaliście. Tu podchodzimy jeszcze dragonami. To są najemni dragoni, prawda? Tak. I według tego, no do 5000 punktów w ogóle ktoś przekazał na jedną Wither osobę. Wygrał. Znaczy wygrał, wybrał 5000 punktów kanału. A nie spoko powiedziałem, na kogo wydał? Nie, nie. Dopóki sam nie powie, to nie wiesz, gdzie był ustawiony, w którą stronę. Mat się wycofuje. Wystraszył się tych grenadierów pewnie, czyli będzie się bronił w bazie, bo wieżyczki. To w tym momencie ta taktyka z piechurami się nie robi troszkę... Nie była taktyka na szybkie ściśnięcie? No grenadierzy pogrupowani sobie idą grzecznie. Cała armia Mada się wycofuje. Wieżyczki już stoją. Jak najbardziej wieżyczki już stoją. Zobaczymy, co Slavender na to odpowie. Nie, punkty sobie wydał i koniec. Nie ma tych punktów. O, tutaj jeszcze nie, idzie cała gromadka. Będziemy testować coś takiego jak obstawianie. Wtedy w ogóle branie udziału w tym będzie za Lutel Coiny, ale wygrywać też będziecie mogli więcej niż wrzuciliście. Ale na chwilę obecną nie wiem, czy to jest w Polsce, więc musicie dać nam trochę czasu, żebym ogarnęła, czy na pewno to dobrze działa u nas. Okej, no wchodzi do środka. Wieżyczki są, ale no da, tutaj duże zrobiły na pewno. Koszary są niszczone. Mat pozwala na to, żeby on... No czeka, aż wieżyczki to wystrzelają. Nie wiem, czy... To jest taki dobry pomysł. No poniszczył mu dwa budynki tymi grenadierami. No nie wiem, czy Slavender powinien był wchodzić, jak tu tyle wieżyczek stoi. No stracił już wszystko. I co teraz? Lutel Buchmacher, dokładnie. No i wycofuje swoją armię. I Mat teraz będzie cisnął. No nie za bardzo rozumiem tego, co tutaj zrobił Slavender. No zniszczył dwa budynki, ale stracił wszystko. I teraz ma tylko piechurów. Czy to był szachmat? No, szachmat, tak.
nie za bardzo rozumiem, po co wchodził w te wieżyczki, mówiąc szczerze. Nie widział ich, kurde, przecież klikał, które budynki mają być niszczone, to widział, że tu są te wieżyczki. Po cóż było tam wchodzone do bazy? To było dziwne ze strony Slavendera. Wieżyczki dla Becky. No, to też nie były dla Becky. No i leci kolejnymi piechurami, chociaż jeszcze będzie się ustawiał, czyli bardziej od tej strony chce chyba zaatakować. A jak tą sytuację ze statystykami? Wiele tu się nie zrobiło. No mają obronę pancerzonych żołnierzy. Matt poszedł w jedzonko. Lavender dużo nie robi. Powrót do gry, kontynuuj. To teraz tak, sprawdzimy sobie z Lavendera. Tutaj buduje skład artylerii, czyli będziemy się zabawiali w działa czyżby. Rajtarów trochę poulepszał. Piechurów swoich poulepszał. Tymczasem u Mada co mamy ciekawego? No dalej z najemnych robi piechurów dodatkowo. Tu ma ratusz. Też są ulepszenia zrobione, ale jeszcze trochę ich tam ma. Witam Mateuszu. Witamy serdecznie Mateusz. Miałem, że inny Mateusz przyszedł. W Napoleonik Total War'y? Nie wydaje mi się, że w Total War'y ktokolwiek miał brać udział. Ale w turnieju? O nie. Nie będzie żadnych turniejów u mnie z Total War'ów. No. Dobra, jak sytuacja z widocznością? Tyle widzi Matt, tyle widzi Slavender. Na ten moment nie wiedzą nic o sobie. I zobaczymy, jak długo tak pozostanie. Cały czas lecą te piechury. Wysyła dodatkowych chłopów na kolejne pewnie kopalnie, czy są ulepszenia. Slavender się przygotowuje do obrony. Pewnie oczekuje, że tutaj zaraz już się pojawi ta armia, ale jeszcze na spokojnie. Matt jeszcze czeka, chociaż już tymi dragonami coś tutaj podbiega na górkę. Wcześniej Badowi dużą przewagę dał ten balon. Tak, to też prawda. Chociaż on go miał chyba dopiero po tym, jak już wybronił się ledwo przed Slavenderem. Czy Kanado nie chciał Warhammera 2 robić, to nic na ten temat nie wiem. Poza tym jakby robił, to tutaj też byłby nieoficjalny. Ja na pewno bym tego nie streamował, bo aż tak się nie znam, a poza tym, no nie wiem, czy aż tak wielu chętnych by przede wszystkim było, żeby był sens robić taki oficjalny turniej z tego. No cóż, Slavender czeka, Matt rusza powoli do przodu. Spojrzymy sobie jeszcze na statystyki. O, Slavender ma balon, Matt jeszcze nie ma. Obaj oczywiście już przeszli do XVIII wieku, no to Matt pewnie za chwileczkę też walnie balon. Powrót do gry, kontynuuj. Slavender już wszystko wie, może się przygotować na to, co kombinuje przeciwnik. Slavender już widzi, dokładnie. Turniej w Dawn of War. A to mówię, też nie wydaje mi się, że było aż tak dużo osób grających u nas na Discordzie w coś takiego. Slavender postanowił bronić za wszelką cenę swoich pól pszenicy i chłopów. Nie idzie na razie chociaż troszeczkę do przodu. A tutaj kopalnie gdzieś jeszcze będą przejmowane przez Mada. Jak tam w ogóle sytuacja w koszarach? Jeszcze może robić dodatkowe rzeczy, a tak bronią białą plus 2 jeszcze może zrobić na pewno. U Slavendera co mamy się ciekawego w koszarach? Tu przepraszam. To już zrobione. Będzie siedział i się bronił. Chociaż troszkę idzie do przodu, aby zobaczył, że ci wyszli. Już trochę się obaj pewnie troszkę cykają, no bo to już jest koniec. Ten mecz o wszystkim będzie świadczył. Slavender wysyła wszystko do przodu. Obronił kopalnię. Mamy nawet tych kapłanów. A ten jeden gdzie idzie? No niestety, ja w Crysisa i Far Crya grać nie planuję, bardzo mi przykro. Z jakiej gry będzie kolejny turniej? Ze StarCrafta 2, ale taki mniej oficjalny, ale tam będzie następny turniej StarCraft 2. Później Boś. Boś już będzie streamowany przeze mnie finał. Boś 2 oczywiście. No troszkę jeszcze się wycofuje Matt. Slavender idzie grenadierami. Ciężko stwierdzić, co tu się będzie działo. No, początek dziwny ze strony Slavendera, że wszedł w te wieżyczki, jakie zobaczył. Liczył na to, że przejdzie mimo wszystko. Wejdzie w gospodarkę i wyjdzie z zasięgu wieżyczek. Ciężko powiedzieć.
Ten kapłan porobi z Lavendera w pojedynku od tyłu, też może być. Obaj się wycofali, ale w tym momencie to już jest masa. A Slavender wieżyczek nie. Slavender wieżyczek jednak nie zrobił. Niestety Slavender też już nie ma więcej ludzi, w sensie nie ma miejsca. No niestety, Matt ma ponad 1300 ludu. A Slavender do tysiaczka jeszcze nie doszedł. Barty, witamy serdecznie. Dragoni wlatują od prawej strony. Tutaj co jest wysyłane? Też piechurzy. Tu się grupują. No i znowu będzie chciał Matt zaatakować tymi od tyłu, żeby wejść w gospodarkę. 18-wieczne koszary są budowane u Slavendera. U Mada. Takich cudów raczej nigdzie nie uświadczymy. Ale balony sobie latają już u obu. Kosek, dziękuję za obserwowanie. Potwierdzam. Obaj już mają balony. Powrót do gry, kontynuuj. Rickson, dziękuję za zaobserwowanie. Obaj mają już balon. Obaj już wszystko widzą, co znajduje się na mapie. Więc nic tutaj ich nie zaskoczy. Chyba, że się nie spojrzą. Co by się nie stało i tak duże brawa dla Slavendera? No tak, to na pewno. Mi się bardzo ten finał podoba. Eddie Thompson, dziękuję za zaobserwowanie. Witam bardzo serdecznie. Czyli tak, tutaj mamy dragonów ustawionych. Tutaj grenadierzy sobie wchodzą grzecznie, lub też niegrzecznie, w rajtarów. Od dołu już widzę też idą. Tutaj wygranet. Nie, stanęli. Ci też stoją. No tutaj rajtarzy pokonali. Pytanie, czy taki był plan Mada? Szybko pytanie, koty czy psy? Zdecydowanie psy, jeśli o mnie chodzi. Bardzo mi przykro. Każdego, kto się czuje urażony moją odpowiedzią. A tutaj wchodzą już od dołu, tak. Ale tu raczej też zostanie to wybronione. Co tutaj Matt kombinuje tymi małymi grupami? Co on myśli, że balonu nie ma Slavender? Przecież widać ten balon. Co on kombinuje? No w każdym razie, Slavender się wybronił. Teraz nie ma podstaw, żeby tutaj stał, bo tam na razie nikogo nie ma. Slavender w finale, jak najbardziej, nawet już ma dwa zwycięstwa, jest 2-2 w tym finale. Na koniec przylazłem, dokładnie. Ten mecz decyduje o wszystkim. Kto wygra ten mecz, zostaje zwycięzcą naszego wspaniałego turnieju w Kozaczkach 3. Buduje napięcie, tak, dokładnie. Co tu jest kombinowane? Szkolenie jazdy obrona plus 2 u Slavendera zostało odblokowane. No, panowie. Slavender idzie grenadierami. Tutaj oczywiście cały czas są te chłopki dosyłane. I nic tu więcej nie jest kombinowane, tak na dobrą sprawę. Poszedł awczyć. Oby nie. Slavender w koszarach 18-wiecznych robi pikinierów. Na razie bez żadnych upgrade'ów. Rozproszyć. Ale co to za rozproszenie, jak przeciwnik widzi mapę? To już w tym momencie za żadne rozproszenie. Szczególnie, że najpierw jedną grupką zaatakował i dopiero jak zginęła, to ruszył drugą. A tym trzecim oddziałem nic nie zrobił. To powinien w tym samym momencie zaatakować z trzech stron. To jakkolwiek by wtedy rozproszył. Szczególnie jakby tamte dwie grupki miały być takie, że se mogą zginąć, nie? Idzie w każdym razie. Rozpoczyna się. Kto pytał jak ty? Witamy serdecznie. Dziękuję za obserwowanie. Będzie wchodzony na tę górkę taką dziwaczną. Tutaj może, tu jest w sumie górka. Może tu chce wejść. Przesuwają się. O bogowie, walka. I to potężna walka. Potężna walka. Dużo piechurów jest. Slavender trochę już podskoczył z limitem jednostek. No wchodzą. Ale ci pikinierzy troszkę opóźnieni. Na razie nie ma tu żadnego flankowania ani nic. Stoją po prostu, no nie wiem. Ciężko im powiedzieć, ja tego nie widzę jeszcze na razie, kto tutaj ma przewagę. Obaj tracą punkty. Ale tu masa siedzi, nie? Jak się napierdzielają. Ach, kozaczki. Niestety przebił się Matt z tej strony. Wleciał tymi grenadierami i to jest klops nad klopsy raczej. Już tutaj ci piechurzy zrobili robotę. I sobie już wchodzą, chociaż tu jeszcze Slavender będzie się starał wybronić, czy już jednak GG? Nie, jeszcze się broni. To, że zostało tam trochę jednostek strzelających. Raczej Matt wygra. No tutaj wchodzi w gospodarkę, tutaj resztka chłopów, tych piechurów raczej tego nie wybroni. No niestety, bo on chyba nie miał jeszcze ulepszeń w ogóle na tych pikinierach 18-wiecznych. I chłopami nawet tego nie wybroni. Niestety. Niestety dla Slavendera,
GG pisane, Matt wygrywa 3-2 ten turniej. Oficjalnie. Jarzec Lavender będzie nudzić. No nie będzie nudzić, bo nie ma. Nawet nie ma. Znaczy no tam gdzieś kopalnie z chłopami, ale nie, stracił wszystko, wyszedł. Matt wygrywa 3-2. Kto by się spodziewał, że tak będzie się prezentował ten finał, prawda? Przed finałem wszyscy mówili, że Matt wygra 3-0, a tutaj w pewnym momencie było 2-1 dla Slavendera i później dopiero dwa meczyki wygrał Matt i kończymy ten turniej, ten finał wynikiem 3-2. Gratulacje dla obydwu graczy, dokładnie. Dzień dobry SHB, witam bardzo serdecznie. Przyszedł pan akurat w momencie, jak skończyliśmy finał, bo Matt wygrał 3-2 ze Slavenderem. Gratulacje dla obu panów, bo naprawdę było super. To nie Chop, który nudzi, dokładnie. Naprawdę było super. No mówię, nie rozumiem, po co Slavender już wchodził tam do bazy Mada, jak widział, że tam są wieżyczki. Tego nie zrozumiem. Grahamski 02, dziękuję za zaobserwowanie. A punktacja tutaj się rozjechała, siups, klups, prawda? I tyle było w temacie. I tyle było, kurde, w temacie. Dzięki wam bardzo, miłej nocy. Trzymajcie się. Pa 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 pa, pa, pa. Do poniedziałku. Miłej niedzieli też przy okazji. Pa pa pa. Pa pa pa.